Dzień dobry, ja się nazywam Daniel Lucharski i opowiem Państwu o mojej praktyce artystycznej, ale może troszkę inaczej niż robię to zwykle, dlatego że teraz skupię się na opowiadaniu jej troszkę od strony, od kuchni. I teraz uruchomię moją prezentację. Tak, momencik. Tak, żebyście Państwo widzieli też, widzicie to, co ja widzę. Jest. Więc moja historia, historia mojej praktyki artystycznej jest dosyć nietypowa i ta ścieżka, którą ja wybrałem, czy którą udało mi się osiągnąć jakieś tam rzeczy, powiedzmy, w tym obiegu bardziej instytucjonalnym, czy w świecie artystycznym, jest dosyć nietypowa, dlatego że jestem artystą, któremu było troszkę trudniej niż kolegom pewne rzeczy osiągnąć. Zaczyna się Daniel, to przepraszam od... bardzo, że ci przerywam jeszcze. Nie, otwórz proszę prezentację na pełen ekran. Tak, tak, dobra. Okay. O, dziękujemy. Tak, więc ja studiowałem na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Sztuki na kierunku grafika. Na początku 3 lata, później 3 lata licencjatu, później 2 lata magisterki i po magisterce zdecydowałem się pójść na studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem profesora Zbigniewa Sałaja. I prawdopodobnie nie mógłbym pójść na te studia i prawdopodobnie nie mógłbym zajmować się sztuką zaraz po studiach na Uniwersytecie Pedagogicznym, nie mógłbym studiować na Akademii Sztuk Pięknych, gdyby nie to, że Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego zaproponował mi od razu pracę, czyli od razu po magisterce, tak jak w czerwcu się obroniłem, tak w październiku w zasadzie zacząłem pracę ze studentami i pracowałem tam od roku 2010 do roku 2017. To też jest taki czas, no właśnie dzięki pracy na uczelni nie musiałem się martwić o pieniądze na życie. I to też jest taki czas, na którym ja się zastanawiałem nad swoim miejscem właśnie w środowisku artystycznym Krakowa. Czy to trochę nie jest tak, że jakby to, co chcę tam zaproponować, czy te moje działania jest troszkę jak włożeniem drzewem do lasu. A ponieważ pochodzę z niewielkiej miejscowości na północnym Mazowszu, we wsi Kurówko, wracałem siłą rzeczy ciągle do mojej rodziny. Tutaj jest mapa i tutaj widać Kurówko. Jest dokładnie między Toruniem a Warszawą. I wracając tam do swojej rodziny, zacząłem eksperymentować z różnymi działaniami. Na początku, na razie jeszcze bez współpracy z mieszkańcami wsi. I to były takie działania oddolne, bez instytucji, bez galerii, bez kuratora. Nie były jakby sztucznie podtrzymywane przez żadną instytucję. Jednym z takich pierwszych działań w Kurówku był wiejski street art, czyli chodziłem od domu do domu, od stodoły do stodoły, od szopy do szopy i malowałem na tych budynkach takie przedstawienia hybrydalne przedstawiające zwierzęta. Ja to nazywałem wtedy tak roboczo wiejskim street artem, ale to się spodobało mieszkańców i tak kolejny sąsiad zapraszał mnie do kolejnego obejścia, do kolejnej ściany i tak projekt spontanicznie rozrósł się nie tylko na Kurówko, ale na całą okolicę. W sumie powstało ich około 100. I ja to nazywałem wiejskim street artem i pomyślałem, że może to jest dobry pomysł, żeby wysłać dokumentację fotograficzną fundacji, której stronę internetową wtedy śledziłem, to był rok mniej więcej 2010, fundacja nazywa się WLEP.net, czyli Fundacja Sztuki Przestrzeni Publicznej, która pomogła zdobyć pieniądze na projekt Multimedialny Strachy na Dziki Ptaki od Marszałka Województwa Mazowieckiego. No właśnie. I wysłałem jakby tą dokumentację WLEP.netowi. WLEP.net bardzo szybko mi odpisał, że wow, że im się to bardzo podoba i czy w ogóle nie chciałbym zacząć z nimi współpracować. Jeżeli mam jakieś pomysły na nowe projekty, to oni bardzo chętnie pomogą zdobyć mi środki na te pieniądze, ale też merytorycznie będą mnie wspierać. I
miałem właśnie pomysł na kolejny projekt. Takim kolejnym projektem miał być projekt, w którym chciałem zaangażować mieszkańców wsi, bo ja wiedziałem, że jeżeli chcę pozostać w tej przestrzeni wiejskiej i robić działania artystyczne, to muszę zrobić coś, co z jednej strony oczywiście musi się podobać mieszkańcom, ale musi też pełnić funkcję praktyczną. A będąc też wtedy pod dużym wpływem książek socjologii wsi polskiej, jak książek Izabeli Bruka-Brylskiej, książek antropologicznych, w końcu trafiłem na książkę Wiesława Myślickiego, który postawił taką tezę, że do upadku kultury chłopskiej przyczynił się telewizor. I to też były moje takie osobiste doświadczenia, że zauważyłem, że tak od lat, początku lat 90. zauważyłem to przekształcanie się polskiej wsi z takiej bardzo tradycyjnej wieś, która bardziej stała się taką hybrydą miejsko-wiejską. I rzeczywiście mieszkańcy zamiast się spotykać, więcej czasu spotykają na przykład przed telewizorem. I ja zaproponowałem takie działanie, w którym symbolicznie wyniesiemy ten telewizor, postawimy na łąkę. On będzie pełnił funkcję stracha na dziki, ponieważ w Kurówku jest takie miejsce, w którym one zawsze w październiku, we wrześniu niszczą pastwiska. I to jest duży kłopot dla gospodarzy. A my w tym czasie, kiedy telewizor będzie straszył dziki, spotkamy się w remizie, przy kiełbaskach, przy muzyce i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i okazało się, że projekt spotkał się z dużym sukcesem. Mieszkańcy przyszli na tą imprezę, przyszło więcej osób niż przychodzi na zebrania gminne i wtedy też zacząłem współpracę z sołtysem wsi Kurówko. No tutaj zdjęcie z finału imprezy, to było w niedzielę. Tak. I sołtys wsi Kurówko powiedział mi wtedy, że fajnie by było, gdybym zrobił coś, co by nie było efemeryczne, ale mogłoby być na stałe w Kurówko. To znaczy, jeżeli ktoś by tutaj przyjechał, to mógłby zawsze coś zobaczyć, prawda? I inspirując się troszkę tradycyjnymi kapliczkami, zaproponowałem budowę galerii sztuki, która miałaby formę kapliczki, czyli byłaby na takim typowym planie kapliczki mazowieckiej, czyli dwa stopnie, postument, na postumencie gablota, z tym, że daszek tej gabloty był zrobiony z paneli słonecznych, tak żeby można było zasilać prąd w kapliczce. I rzeczywiście dzięki tutaj pomocy Akademii Sztuk Pięknych, bo byłem wtedy chyba na drugim roku tego Wydziału Malarstwa Studiów Doktoranckich, Akademia pomogła zdobyć im pieniądze na budowę tej kapliczki i ta kapliczka została uruchomiona. Pierwszym takim projektem, który zresztą do tej pory jest wspominany przez mieszkańców, chyba jest takim najbardziej rozpoznawalnym projektem, pokazywanym w kapliczce, była gadająca kapliczka Zbyszka Sałaja, czyli profesora z Akademii. Myśmy zainstalowali czujnik ruchu przy kapliczce i jak ktoś przechodził, a mieszkańcy muszą przechodzić codziennie obok kapliczki z krowami na łąki, ten czujnik uruchamiał głośnik, który mówił dzień dobry głosami mieszkańców. No i to był drugi projekt, który był bardzo mocno wspierany, promowany przez Fundację WLEPnet. Tutaj jeszcze kilka zdjęć. Tutaj kilka zdjęć. Ja nazywam te wydarzenia, które się działy w Kurówku, to były takie wydarzenia święta. Chodziło mi o to, żeby wytworzyć taki rodzaj świeckiej odświętności na wsi. Tak. Tak. I to był też taki moment dla mnie bardzo ważny, ponieważ do tego momentu, powiedzmy, do Galerii Kapliczki, media tak bardzo nie interesowały się tym, co robię. Właściwie nie miały szans, żeby się o tym dowiedzieć. Dopiero w momencie, w którym Fundacja WLEPnet zaczęła pokazywać zdjęcia moich prac na swoim portalu, projektami zaczęły się interesować powoli media. I początkowo to były takie lokalne media, jak na przykład strona Sierpc Online, prawda? Czy lokalne gazety i tak dalej, i tak dalej. I wtedy też pierwszy raz się odważyłem i pomyślałem, że może warto byłoby pokazać to, co robię, kuratorce sztuki, kuratorowi. A wtedy też śledziłem bardzo intensywnie taki blog internetowy, który działa zresztą do dzisiaj, Doroty Łagockiej, Niezła Sztuka. I to jest taki blog, który bardziej dotyczy sztuki związanej ze zwierzętami. I napisałem maila, że co robię w Kurówku, o czym są moje projekty, wysłałem zdjęcia, no i Dorota bardzo szybko odpisała na tego maila, napisała, że jej to się bardzo podoba,
i że kurczę, chyba warto byłoby zrobić w ogóle wystawę, dlatego że w ogóle nie ma czegoś takiego w Polsce jak wiejski street art, prawda? Że to jest takie bardzo nośne hasło. I Dorota się skontaktowała z galerią Wozownia w Toruniu i Wozowni się spodobał ten pomysł i to był chyba styczeń albo luty 2013 roku. Udało się zorganizować moją pierwszą indywidualną wystawę profesjonalnej galerii z kuratorem, prawda? Już nie działania oddolne, animacyjne, bez żadnej stymulacji, prawda, instytucji, tylko po raz pierwszy w prawdziwej galerii. Tu jest taki plakat tej wystawy. I to też doprowadziło do tego, że z tych materiałów promocyjnych, które stworzyła Galeria Wozownia, o wystawie dowiedziała się Agnieszka Obszańska, która prowadziła wtedy z Agnieszką Szydłowską i z Michałem Nogasiem taki program kulturalny, nie pamiętam teraz, jak on się dokładnie nazywa, ale zawsze jest w soboty o 14. I wtedy jeszcze nie ja, ale Dorota Łagodzka pojechała do Warszawy i w studiu nagrała program o street arcie na wsi. Co doprowadziło z kolei do takiej sytuacji, w której Radiowa Trójka nominowała mnie do takich corocznych nagród, które są zawsze przyznawane przez dziennikarzy Polskiego Radia, czyli konkretnie Agnieszkę Szydłowską, Agnieszkę Obszańską i Michała Nogasia, czyli plebiscyt na kulturystę roku, czyli taką osobę, która zajmuje się animowaniem kultury. I zostałem nominowany do tej nagrody w grudniu, no i w styczniu okazało się, że tą nagrodę wygrałem. I to był też jeden z tych takich zwrotnych momentów, kiedy o moich działaniach zaczyna być głośno już nie tylko lokalnie, już nie tylko piszą lokalne gazety, prawda, ale media ogólnopolskie. I to też jest moment, w którym pojawiają się pierwsze teksty w magazynach na temat sztuki, o sztuce, na temat moich działań. Wtedy jeszcze wydawany magazyn sztuki umieścił nawet na okładce toaletę mojej babci. I oczywiście bardzo szybko wymyśliłem kolejny projekt, który niestety był też ostatnim projektem, nad którym współpracowałem z Fundacją WLEBnet. I polegał on na tym, że no już mieszkańcy byli dosyć oswojeni z tym, że robię działania, że są te nasze wspólne święta, że angażuję ich w te działania, że pomagają mi, że robimy coś wspólnie, że wieś trochę stała się taką przestrzenią mojej działalności artystycznej i stworzyłem projekt, on się nazywał Ogród Zimowy i polegał na tym, że zauważyłem, że przy domach gospodarzy i mieszkańców wsi bardzo często leżą stare, nieużywane narzędzia i maszyny rolnicze. I poprosiłem gospodarzy, czy mogą mi oddać albo odsprzedać te maszyny. Chciałem zrobić taki recykling, prawda, narzędzi rolniczych. I potem spawałem z nich takie formy przestrzenne, troszkę tak jak Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, prawda, przypominające kwiaty. I to też jest pierwszy moment w mojej sztuce, kiedy zaczynam recyklingować. Później jakby ten recykling to używanie przedmiotów odrzuconych, śmieci, jakby staje się takie bardzo charakterystyczne dla mojej sztuki, też dlatego, że ja to biorę jakby ze swojej mentalności wiejskiej. To znaczy na wsi nic się nie wyrzuca, nigdy się nic nie wyrzucało. Przez to, że na wsi tam zawsze czegoś brakuje, to znaczy nigdy nie było takiego pełnego dostatku, nic nie można wyrzucić, wszystko trzeba przetworzyć, prawda? I może na początku tej mojej twórczości to były takie odpady rolnicze, gospodarcze, później to były odpady sakralne, ale o tym powiem za chwilę. Tak, ten recykling maszyn rolniczych. I wtedy też już jakby mówiło się w mediach ogólnopolskich, krajowych o mojej działalności i dziennikarze TVN-u gdzieś wpadli na informacje o moich działaniach, może przez WLEBnet, może przez Radiową Trójkę. I dziennikarze programu Uwaga, konkretnie Ewelina Kuczpińska, zaproponowała mi, że zrobią taki program, ponieważ Uwaga zawsze sobotnia była o takich pozytywnych, animacyjnych, kulturotwórczych działaniach. No i zaproponowano mi nagranie programu dla TVN-u, myśmy to zrobili. Ten program wyszedł bardzo fajnie.
I to jakby znowu spowodowało taką falę popularności i spowodowało, że znowu pojawiły się kolejne materiały, artykuły na temat mojej sztuki. I to też jest pierwszy moment, w którym mieszkańcy Kurówka zaczynają mówić, że to nie jest już tak tylko, żeby zaorać to Kurówko, prawda? Tylko Kurówko stało się sławne, że do sołtysa na przykład, czyli Adama Pesty, dzwoni jakiś tam wujek czy ktoś tam ze Śląska i mówi mu, że no, że to wspaniale, że usłyszeli o nich w telewizji, że są bardzo dumni. I mieszkańcy Kurówka byli bardzo dumni z tego, co się dzieje. W międzyczasie udaje mi się szczęśliwie zakończyć doktorat na Wydziale Malarstwa i to też jest taki jakby zwrotny moment w tej mojej karierze dydaktycznej. To znaczy, to jest moment, w którym na dłużej związuję się rzeczywiście z tą Wydziałem Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym. No i wiadomo też, że podnosi się moja pensja i jakby jestem bardziej zabezpieczony materialnie, tak powiedzmy, w tym czasie. To, bo to jest jeszcze moment, w którym ja na sztuce nie zarabiam, prawda? Robię to wszystko ze swoich pieniędzy albo z pieniędzy, które mi pomagał pozyskać na przykład wlep. I w 2013 roku Miejski Ośrodek Sztuki w Krakowie poprosił mnie o namalowanie muralu na swoim murze, na swojej ścianie. I ja tam namalowałem taką historię anegdotyczną związaną z moimi zwierzętami i z moją babką. I kiedy malowałem ten mural, spotkałem przypadkowo Szymona Maliburskiego, który okazało się, że jest kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i akurat jest w Krakowie, ponieważ przeprowadza taki research w kierunku wystawy, która się później miała nazywać Co widać? Polska sztuka dzisiaj. I poszukuje jakby ciekawych postaw, ciekawych artystów do tej wystawy, więc umawiam się z nim, wysyłam mu portfolio i w efekcie zostaje zaproszony do wystawy Co widać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I to też jest moment, w którym rozpoczynam taką stałą współpracę z kuratorem Szymonem Maliborskim. I okazało się, że ponieważ kuratorzy tak wymyślili tą wystawę, że stworzyli tam, to się nazywało tak roboczo, kącikiem wiejskim, czyli było takie miejsce, w którym były pokazywane moje prace, a były moje dwie prace, czyli właśnie ten przywieziony z Kurówka ogród zimowy i praca wiejski street art, czyli zdjęcia tych murali. Okazało się, że ta praca jakby była taka bardzo nośna medialnie. To znaczy muzeum już w tamtym momencie bardzo mocno ją promowało, ale też media jakby same z siebie były tym bardzo zainteresowane, dlatego że to jest taki moment, czyli rok 2014, kiedy przez Polskę przetoczyła się taka duża dyskusja na temat tożsamości polskiego społeczeństwa. To była 150. rocznica zniesienia pańszczyzny i jakby był taki duży głód tych tematów, prawda? Natomiast w sztuce, w zasadzie oprócz mnie, Michała Łagowskiego, nikt się tym tematem nie zajmował. I no to duże zainteresowanie medialne spowodowało, że jakby znowu zaczęło się mówić o moich pracach jeszcze więcej, jeszcze szerzej. I po raz pierwszy pojawiają się takie profesjonalne, prawdziwe recenzje tego, co robię. To znaczy tacy krytycy jak Stach Szabłowski zaczęli pisać o tym, co robię, czy na przykład Piotr Starzyński z Polityki. Wtedy rzeczywiście zaczynam zdobywać widzialność, ale już nie tylko w takich mediach, prawda, mainstreamowych, jak TVN, Polskie Radio, ale zaczynam zdobywać tą widzialność w sieci artystycznej. Zobaczcie jakby, że u mnie ta droga była odwrotna. Ja właściwie zaczynałem z tą widzialnością w świecie mediów takich mainstreamowych, a dopiero później zaczęły mnie doceniać, czy zauważać, czy zwracać na mnie uwagę, czy cokolwiek mi proponować. Media artystyczne, czy w ogóle świat artystyczny, prawda? I jakby na fali tego, tej popularności, tego kącika wiejskiego, muzeum decyduje się, aby zorganizować warsztaty, taki wyjazd miastowy z Warszawy autobusem do Kurówka. I to jest pierwszy wspólny projekt stworzony wspólnie właśnie z Szymonem Maliborskim, kuratorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I polegało to na tym, że wymyśliłem z mieszkańcami Kurówka grę, rodzaj gry terenowej, w której te osoby, które przyjechały z Warszawy, musiały wykonywać różne prace rolne, polne,
aby przechodzić jakby do następnej części gry. No i zakończyliśmy to wydarzenie wspólnym ogniskiem, kiełbaskami. Nastąpiła taka rytualna wymiana strojów ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten wyjazd okazał się dużym sukcesem. Tutaj kilka zdjęć. I w tym samym czasie, jakby na ten czas nagrywania, znaczy na ten czas warsztatów przyjeżdża do Kurówka Anna Urbańska, czyli wtedy jeszcze studentka reżyserii ze szkoły filmowej w Katowicach i rozpoczyna zdjęcia do filmu Kulturysta, czyli takiego dokumentu 20-minutowego na temat właśnie mojej działalności w Kurówku. Tutaj kilka zdjęć. Galeria Kapliczka. Tutaj Wam pokazuję stronę już jakby z gotowym filmem. Ten film można obejrzeć na Vimeo. Wystarczy wpisać The Culture Cultivator, dyrektor Anna U. Urbańczyk i ten film można obejrzeć online. O, tutaj kilka kadrów z tego filmu. Tak. I to jest końcówka albo październik, listopad roku 2014. I to też jest taki moment, taka najdłuższa przerwa jakby mojej działalności artystycznej w sensie wystawiania, pokazywania prac, bo mniej więcej we wrześniu albo w październiku albo w listopadzie zostałem zaproszony przez dwa festiwale do zrealizowania kilku nowych dzieł. To znaczy wtedy jeszcze Katowice Street Art Festival i Festiwal Artboom, czyli Festiwal Sztuki Przestrzeni Publicznej, zapraszają mnie do stworzenia jakby premierowych realizacji. I to jest, to była taka, to był taki fajny czas, kiedy w Polsce, to była końcówka tego czasu, kiedy istniało, to była ta festiwalizacja sztuki, że było sporo festiwali sztuki przestrzeni publicznej, że gdzie młody artysta, który jest jeszcze na studiach albo zaraz po studiach, mógł zrealizować duże działanie w przestrzeni publicznej za większe pieniądze. To była taka unikalna możliwość. I ja wtedy byłem jakby na takiej fali popularności jeszcze tego tematu miejskiego. Przyznano mi dosyć duży budżet i dałem sobie taki rok na przygotowanie projektu artystycznego, w którym chciałem się odnieść właśnie już nie tylko zrobić działania wspólnotowe z mieszkańcami, ale zrobić projekt, który byłby projektem bardziej krytycznym. Zacząłem od współpracy, znaczy zacząłem od montowania zespołu i rozpocząłem współpracę z etnografami i w ogóle antropologami z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, szczególnie z Tomaszem Rakowskim, ale też antropolożką Weroniką Plińską. I krążyliśmy, jakby oni mi dawali lektury do czytania, spędzaliśmy wiele godzin na rozmowach i rozmawialiśmy o tej tożsamości polskiego społeczeństwa i z tych rozmów jakby wynikł troszkę pomysł, aby spędzać czas wspólnie z rolnikami, którzy protestowali pod kancelarią premiera Rady Ministrów od lutego 2015 roku do czerwca. To był najdłuższy protest istniejący w historii polskich protestów i rolnicy zbudowali sobie taką bieda architekturę splecioną z tektury, z folii, która się zagnieździła pomiędzy łazienkami królewskimi a wielkim gmachem rządowym Kancelarii Premiera Rady Ministrów i walczyli tam o kilka takich ważnych dla siebie postulatów, między innymi o to, żeby można było na przykład kupować bezpośrednio od rolnika na przykład umytą marchewkę, która jest przetworzona, prawda, albo na przykład, żeby nie można było sprzedawać po 2016 roku mieszkańcom Unii Europejskiej i innych krajów ziemi, prawda? Więc oni mieli kilka takich ważnych postulatów. Ja spędzałem tam z nimi czas i wysłuchiwałem, co mają do powiedzenia, obserwowałem ich i podpytywałem troszkę, że gdybym miał zbudować pomnik chłopa, to jakby ten pomnik miał wyglądać i co by ten pomnik miałby oznaczać. I oni mi o tym opowiadali, prawda? I tak raz jakby w wyniku tych konsultacji, rozmów z rolnikami, aktywistami wiejskimi powstała koncepcja pomnika chłopa, ale z drugiej strony dużo ważną inspiracją był niezrealizowany pomnik Alberta Dürera, który w XVI wieku zaprojektował pomnik upadłych powstań chłopskich, który miał przedstawiać chłopa,
siedzącego na kolumnie z narzędzi rolniczych w pozie Chrystusa Frasobliwego przebity mieczem szlacheckim. I ja chciałem, jakby, ponieważ wtedy on był zbyt kontrowersyjny do realizacji, nie można było pokazać chłopa rolnika w pozie króla, czyli Chrystusa, prawda? Więc pomyślałem, że to jest fajna forma na ten pomnik chłopa, który ja chciałem zrealizować w Polsce na jednym z tych festiwali. I oczywiście zaczęły się schody, ponieważ kiedy przedstawiłem jakby całą koncepcję, pierwszy festiwal, na którym chciałem to zrealizować, czyli Katowice Street Festival, wyrzucił mnie z tym projektem, ponieważ dyrektor ówczesny Katowice Miasto Ogrodów właściwie nie podał mi powodów, dlaczego nie możemy zrobić pomnika chłopa. No i jakby wylądowałem na bruku. Wtedy też w tym samym czasie Łukasz Surowiec, który też miał brać udział w tym festiwalu, też z powodów politycznych został z tego festiwalu wyrzucony. Ale projekt przyjął Artboom Festival, czyli Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, Robert Piaskowski, usłyszał o tym projekcie od Marcina i Gosi Gołębiewskiej, powiedział, to jest bardzo krakowski projekt, my wam damy pieniądze, zróbcie to na nasz festiwal, prawda? A ja w tym samym czasie pracowałem nad innym projektem na festiwal Artboom, o którym za chwilę powiem. No więc praca wyglądała tak, że przez pół roku pracowałem jakby konceptualnie, czyli spotykałem się z rolnikami, konsultowałem z nimi formę pomnika, znaczenie pomnika, czytałem dużo literatury, spotykałem się z badaczami i dopiero mniej więcej w czerwcu albo w lipcu miałem dostęp do pieniędzy z festiwalu Artboom i zacząłem kompletować sprzęt, zamawiać rzeźbę i tak dalej, i tak dalej. W sumie projekt kosztował chyba 20 tysięcy. Trzeba było kupić na przykład rozrzutnik gnoju, na którym jest postawiona zwyżka, na której jest umieszczona kanka zardzewiała mleka, ponieważ to jest kanka rzeczywiście od prawdziwego rolnika Adama Pesty, czyli sołtysa Kurówka, który sprzedawał kiedyś w tej kance mleko, ale po wejściu Polski do Unii Europejskiej jakby stracił, nie reformował swojego gospodarstwa i ta kanka zardzewiała. I użyliśmy do tej rzeźby, to jest hiperrealistyczna rzeźba przedstawiająca Pestę, użyliśmy jego prawdziwych ubrań, to są prawdziwe spodnie, bluzka, czapka, które były zatopione w żywicy. Dodatkowo front jakby tego pojazdu troszkę takiego wojennego, wiejskiego, buntowniczego, była ozdobiona obrazem, który namalował taki lokalny wiejski artysta krytyczny, z którym współpracuje Andrzej Grabarczuk. Namalował godło polskie, które jest oskubane ze skrzydeł, ma te skrzydła związane łańcuchem z berłem, który jest ciężarem i pod tym był napisany wiersz, latał kiedyś, choć w niewoli, dziś mu nagość nie pozwoli. I ten pomnik został zaprezentowany premierowo właśnie we wrześniu w Kurówku, a darowała go m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w sierpcu i stał się takim moim projektem, symbolem lokalnie. To znaczy on się bardzo podobał mieszkańcom, wyruszył w trasę i pielgrzymował po całej okolicy i zasada była taka, że był przekazywany troszkę jak święty obraz z rąk do rąk. To znaczy jeden rolnik podwoził go do swojego sąsiada i tak jechał dalej. A potem pomnik ruszył w trasę po całej Polsce. Tutaj na przykład widać go w Krakowie pod Muzeum Narodowym. A tutaj go widać pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dla mnie to też był bardzo kłopotliwy projekt, bardzo, że tak powiem, bardzo mnie zmęczył fizycznie. Po pierwsze zmęczył mnie bardzo psychicznie, bo pracowałem nad nim konceptualnie przez rok, a potem był bardzo trudny do realizacji fizycznej, ja wtedy byłem trochę chory, a potem trzeba było jeszcze ciągnąć przez całą Polskę, prawda, i zmagać się jakby z instytucjami, z przewożeniem go, no on jakby nas sprawiał mi wiele, wiele, wiele kłopotów, więc ten cały rok, druga połowa 2015 i cały 2016 to była męczarnia właśnie z pomnikiem chłopa. No tutaj też w jakiejś wsi, prawda, stoi. Tutaj jest pokazany na wystawie w Warszawie, pierwszy raz jakby umuzealniony. Jednocześnie robiłem pracę dla festiwalu Artboom. I to była taka praca, w której to była taka wysokobudżetowa praca, bo dostałem na nią 50 tysięcy, czy nawet więcej. I idea była taka, aby starą chatę w Kurówku ceglaną, w której mieszkała taka troszkę lokalna outsiderka,
zawieść pod Wawel i zbudować pod Wawelem w Krakowie, a w środku zaaranżować takie muzeum, które miało być trochę kontekstem do Pomnika Chłopa, w którym miała być opowiedziana alternatywna historia Polski, ta wiejska. Bo jeżeli Wawel reprezentuje tą historię szlachecką, prawda, a tak naprawdę przed zniesieniem pańszczyzny szlachta to było tylko 10 czy 20% mieszkańców kraju, to przydałoby się jakby dobudować drugi Wawel, może mniejszy, wiejski, prawda, żeby opowiedzieć tą wiejską, alternatywną czy ludową historię Polski. No i tak było tam kilka wątków takich jak między innymi pańszczyzny, aktywizmu wiejskiego, czy właśnie LGBT. I tutaj jest przykład takiej pracy z muzeum. Przywiozłem stroje Indian do Kurówka i przebrałem mieszkańców Kurówka za Indian. Troszkę, żeby pokazać, że na przykład ten temat pańszczyzny, czy w ogóle wizerunek wsi jest takim kostiumem, który zakładamy na wieś z perspektywy miejskiej. I tutaj widać, jak mój dziadek Stanisław Adamski z Kurówka buduje jakby konstrukcję tego domku. Wcześniej cała ta konstrukcja szkieletowa też była zrealizowana w Kurówku, ponieważ mój dziadek jest majstrem i zbudował jakieś setki domów w całej okolicy, w całym powiecie. To była jego ostatnia budowa. On już po tej budowie pod Wawelem nie zbudował żadnego domku. To była ostatnia jego praca przed emeryturą. I teraz oczywiście pojawiło się masę problemów związanych z prawem. To znaczy okazało się, że prawo nie pozwala nam, aby ściany były postawione w pionie tego domu, dlatego że nie można niczym, takie jest prawo Unii Europejskiej, zasłonić sylwety Wawelu. Więc my się zdecydowaliśmy te ściany jakby przewrócić, tak jakby one by stały, prawda, i się przewróciły. Natomiast została konstrukcja z metalu i z pleksji, troszkę jak taki wiejski wieżowiec. To jeszcze zdjęcie. Będąc też jakby w tym miasteczku rolniczym, cały czas dokumentowaliśmy kamerą nasze spotkanie. I efektem jakby tego festiwalu było to, że bardzo ten pomnik chłopa spodobał się Sebastianowi Cichockiemu, czyli wicedyrektorowi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, i zostałem zaproszony kolejny raz po 2 latach do wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a jednocześnie, ponieważ zaprzyjaźniłem się z rolnikami z Zielonej Solidarności, dostałem pewnego dnia list, ponieważ oni wiedzieli, że jestem artystą wizualnym, plastykiem, czy nie zrobiłbym, nie stworzyłbym dla nich sztandaru, ponieważ historia jest taka, że w 2013 roku Andrzej Filipiak podpalił się, oblał się benzyną i podpalił się pod kancelarią premiera Rady Ministrów w proteście przeciwko biedzie i nieludzkiej polityce tamtego rządu. No i oczywiście po 7 dniach zmarł i oni chcieli, ci rolnicy chcieli go uczynić drugim patronem Rolniczej Solidarności, ponieważ pierwszym był święty Ekspedyt, czyli święty od sytuacji beznadziejnych, a drugim miał być ten Andrzej Filipiak. I czy nie zrobiłbym dla nich sztandaru? I się zgodziłem na to i akurat to było w tym momencie, kiedy Cichocki mi zaproponował wystawę, więc udało się jakby stworzyć prawdziwy, profesjonalny sztandar, który jest haftowany, jakby trochę na koszt muzeum, czyli zrobiliśmy go do wystawy robiąc użytek, życie w epoce postartystycznej, o takiej sztuce, której można używać. I ostatniego dnia wystawy, czyli to był 31 maja, rolnicy przyjechali oficjalną delegacją do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i odbyło się oficjalne jakby przekazanie na zakończenie wystawy tego sztandaru rolnikom z Zielonej Solidarności. Myśmy byli wtedy bardzo jakby zaprzyjaźnieni. I ten sztandar jest nietypowy dlatego, że ja przedstawiłem tam siebie w postaci świętego Ekspedyta. I to jest ten też czas, kiedy, tak jak mówiłem, ja byłem bardzo zmęczony takimi wielkimi, ogromnymi przedsięwzięciami jak Pomnik Chłopa i Muzeum Alternatywnych Historii Społecznych. I wtedy też kończyłem 30 lat i zastanawiałem się, że gdzie ja jestem w tym wszystkim i że chyba jest już czas i chyba chcę zrobić projekt bardziej osobisty, że nie chcę już zajmować się tylko i wyłącznie problemami mieszkańców wsi, traktować ich podmiotowo i zajmować się nimi. Nie chcę budować nikomu pomników, ale chcę opowiedzieć jakby coś od siebie, coś bardzo osobistego. I wtedy
poznaję dzięki Weronice Klińskiej, która jest antropolożką, ponieważ ktoś prowadził na ten temat badania w UW, grupę Wiara i Tęcza, czyli LGBT chrześcijan. I to jest też jeden z takich zwrotnych momentów, w który angażuje się w takie działania aktywistów LGBT. Tutaj logo Wiary i Tęczy. Wtedy jeszcze mieszkałem w Krakowie i chodziłem do tej grupy krakowskiej. I Wiara i Tęcza zaprosiła mnie, abym razem z nimi brał udział w takim działaniu, które było w ramach Światowej Dni Młodzieży. Ponieważ Polski Kościół Katolicki oczywiście nie zaproponował żadnego wydarzenia poprzez Światowej Dni Młodzieży dla osób LGBT, chociaż statystyka mówi nam, że musiało przynajmniej 10 albo 20% tych 2 milionów, które przyjechały do Krakowa, to na pewno były osoby LGBT, więc Wiara i Tęcza jakby oddolnie organizuje coś, co się nazywało Przystań Pielgrzyma LGBT, czyli takie miejsce, gdzie ci chrześcijanie LGBT mogli przychodzić. To było na Paulińskiej w Krakowie i zapytano mnie, czy nie zrobiłbym pracy, bo tam będzie taka mikrowystawa prac plastycznych. Ja wtedy pomyślałem, że fajnie by było użyć tego wizerunku świętego ekspedyta, aby zrobić sztandar dla, wydawałoby się, bardzo odległej grupy od rolników. To znaczy, po jednej stronie mamy grupę Wiara i Tęcza LGBT, po jednej mamy konserwatywnych rolników, prawda, którzy są w Solidarności. I chciałem jakby te dwie grupy, przynajmniej w takim sensie symbolicznym, zbliżyć do siebie, używając jednego symbolu. Tak, żeby obie grupy miały właściwie ten sam sztandar. Różnica jest taka, że Wiara i Tęcza ma tęczową, jakby tęczowy środek tego haftu, na którym jestem przedstawiony ja. I jest cytat: nie twórzcie się w domu, mój ojca mego jest wiele mieszkań. Natomiast jakby ten sztandar rolników odnosi się do Andrzeja Filipiaka. Ja mówiłem o tym rolnikom i wtedy rolnicy jakby nie uważali, że jest w tym coś złego, prawda? Raczej byli tacy zaciekawieni tą sytuacją. I to jest już ten moment, w którym ja już nie działam w Krówku tak jakby całkowicie oddolnie, gdzie sam sobie finansuję wszystko od czasu do czasu, udaje mi się pozyskać jakieś pieniądze, ale jestem już zapraszany do kolejnych wystaw. I tutaj Szymon Maliborski organizuje wystawę w Galerii Labirynt w Lublinie. I nadarza się okazja, abym mógł zrealizować jakby swój kolejny projekt, o którym wtedy już dużo myślałem, który miał być jeszcze bardziej osobisty niż sztandar świętego ekspedyta. I tu jest widok na wystawę, ale zaraz powiem o tej pracy. Tak, i praca się nazywa Bez Solidarności nie ma sprawiedliwości. I tu się zaczyna właśnie ten mój duchowy aktywizm, takie bardzo bliska współpraca z aktywistami, ale jednak finansowana ze strony jeszcze instytucji sztuki polskiej. I to też jest początek czegoś, co ja później nazwałem trylogią krzyży. I ponieważ zaproponowałem mieszkańcom Krówka, że chcę zrobić taką bardzo osobistą pracę, która jest o solidarności z osobami LGBT i troszkę o tym, że o religii w nieodpowiednim miejscu, prawda? Że to ma być łóżko, które ma być trochę symbolem samotności na wsi, ale bardziej mojej samotności jako LGBT, przebite wielkim, lastrykowym, cmentarnym krzyżem, prawda? Czyli religia jest w niewłaściwym miejscu. I mieszkańcy nie wiedzieli, bo to był pierwszy raz, kiedy nie mówię o nich, ale mówię o sobie, nie chcieli mi troszkę, przepraszam, odmówić robienia tego projektu, ale nikt nie chciał się zgodzić, żeby robić go u siebie na podwórku. A ja zawsze pracuję tak, że korzystam z gościnności kogoś. Że jeżeli mam coś zrobić, to ktoś musi mi coś udostępnić, musi mi na coś pozwolić. Nie mam jako takiego swojego studio, takiej przestrzeni warsztatowej. Ale mieszkańcy nie chcieli mnie zostawić, mi zaproponowali to, zrób to w Smorzewie, takiej wsi oddalonej o kilometr od Kurówka. Tam jest wyschłe bagno, to w tym wyschłym bagnie to zrób. A to był czas, kiedy w Polsce były duże susze. I faktycznie zrobiłem to w suchym bagnie. To nie było tak, że nikt mi nie pomógł, bo na przykład powiedziano mi, mieszkańcy pomogli mi przewieźć to łóżko, pomogli mi je zbudować, więc to nie było tak, że nikt mi nie pomógł. I potem praca została pokazana na wystawie Komunizm, renegocjacje wspólnoty w Lublinie.
Ale to też jest taka praca, która pierwszy raz została zanegowana przez mieszkańców, bo kiedy stała w tym bagnie, pewnej nocy przyszło kilka kobiet z innej wsi i próbowały tą pracę zniszczyć. Co potem okazało się po 3 miesiącach, kiedy praca wróciła już do Pórówka, te kobiety przyszły przeprosić za to. I jeszcze ciekawą anegdotą jest to, że to bagno, w którym ja pracowałem, czyli to, okazało się, że według legendy tam był kiedyś kościół, który zapadł się w to bagno. Tak. I to była jakby druga część, druga praca z tej trylogii krzyży i wtedy już myślałem o pracy następnej, ale też jakby znowu się pojawił problem, bo ta praca była też dosyć kosztowna. I skąd wziąć pieniądze? I na szczęście dostałem kolejną propozycję, tym razem od Fundacji Będź Zmiana, aby w ramach Kongresu Kultury, który wtedy miał się w 2016 roku odbywać w październiku, mogę zrealizować jakiś projekt na wystawę, której kuratorem był Szymon Żydek, też kurator z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I przez całe wakacje, które spędzałem na wsi, chodziłem po cmentarzach, chodziłem po domach i zbierałem właśnie te wyrzucone sakralne obiekty, przedmioty, głównie krucyfiksy, metalowe pasyjki. Bardzo często okazało się, że one leżą na przykład przy kapliczkach, że jak ktoś chce się pozbyć takiego przedmiotu, to stawia go przy kapliczce. I zastanawiałem się, w którym momencie takie święte obiekty tracą swoją świętość. I po zebraniu 60 kg tego złomu, zawiozłem je do odlewnika i tutaj właśnie były mi potrzebne pieniądze, bo trzeba było zapłacić za odlew i odlałem z nich tablicę z cytatem katechizmu Kościoła katolickiego o osobach homoseksualnych i stanąłem z nim, z tą tablicą dosyć ciężką, w ramach performance i też w ramach jakby tego kongresu kultury troszkę warszawskiego pod kościołem świętego Jacka na ulicy Freta w Warszawie, skąd zakonnicy próbowali mnie przegonić. Tak to wyglądało jakby w samym Pałacu Kultury, bo w Pałacu Kultury odbywał się kongres i wystawa. I efektem jakby tych działań stało się też to, że późną jesienią dostałem telefon od Piotra Sarzyńskiego, czyli krytyka sztuki z magazynu Polityka, że zostałem nominowany przez krytyków polskiej sztuki do paszportu polityki. Tam zasada jest taka zawsze, że oni się spotykają, krytycy, i wskazują jakieś nazwiska. Jeżeli jakieś nazwisko zdobędzie 3 głosy, te 3 nominacje, to ta osoba jest nominowana do paszportu. I zawsze są nominowane 3 osoby. No i ten paszport udało się zdobyć. I to był jakby kolejny zwrotny moment w mojej sztuce, bo zaczęło się jeszcze większe zainteresowanie medialne, wywiady, programy telewizyjne, spotkania, no bardzo, 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 bardzo intensywnie. Wykorzystałem jakby całą tą sytuację medialną, żeby zrobić coming out w magazynie Replika. Tak go wystąpiłem w okładce, też w specjalnie wykonanym do tego przeze mnie dresie Adidasa, przerobionym na dres LGBT. To jest mniej więcej marzec-kwiecień 2017 roku. I bardzo szybko, tak znaczy w tym momencie, jak dostałem paszport polityki, zostałem zaproszony do kolejnej wystawy, tym razem dużej, kolejnej dużej ogólnopolskiej wystawy, która robiła wtedy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Wystawa nazywała się Późna Polskość i miała troszkę jakby pokazać nam polską sztukę od tam powiedzmy 89 roku, co się działo w polskiej sztuce. I ja znowu jakby mogłem wykorzystać tę okazję, ponieważ ta wystawa miała budżet, miała dwóch kuratorów, Ewę Gorządek i Stacha Szabłowskiego, miała producenta i wynegocjowałem jakby ten udział, że pokazuję dwie prace, jedną starą, Bramę z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny i pracę nową, będę mógł wykonać pracę nową. A chciałem też zakończyć ten jakby cykl prac z krzyżami, tą trylogię krzyży. I wczesną wiosną, późną zimą, między lutym a marcem, pojechałem z Łukaszem Surowcem do pewnej miejscowości, gdzie doszło do bardzo tragicznego wydarzenia. Dwie młode osoby
popełniały samobójstwo, ponieważ nie wytrzymały homofobii. I jedna z nich się wiesza, druga otruwa się. I ja jadę do tego miejsca i ścinam to drzewo, na którym wydarzyła się ta tragedia, i robię z niego krzyż. Robię z niego krzyż, który powstał z intencją wykorzystania go w drodze krzyżowej, w intencji ofiar homofobii. To jeszcze z wiarą i tęczą właśnie. I znowu okazuje się, że media czy dziennikarze bardziej zwracają uwagę na tej wystawie Pójść na Polską, na prace, które są może właśnie nie lewicowe, ale bardziej po tej stronie konserwatywnej, które jakby dotyczą trochę bardziej tych konserwatywnych wartości. I jakby w ten sposób znowu udaje mi się zaistnieć bardzo mocno medialnie, ale przede wszystkim udaje mi się dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności z komunikatem, że homofobia zabija. Tak naprawdę zabija. Mhm. Ale okazuje się, że ten projekt też staje się troszkę czymś za dużo dla wiary i tęczy i nie udaje się zrealizować tej drogi krzyżowej w intencji ofiar homofobii. Zresztą wtedy zachodzi bardzo ciekawe zjawisko, bo nagle ja musiałem bronić tej intencji organizacji drogi krzyżowej i poprosiłem Stacha Szabłowskiego, różnych Szymona Maliborskiego, kuratorów, krytyków sztuki, żeby napisali mi teksty w obronie krzyża do osób wierzących. I nagle jakby zdarzyła się ta sytuacja, że osoby z środowiska lewicowego broniły krzyża przed osobami konserwatywnymi. I podczas tej wystawy ja byłem bardzo z tym faktem sfrustrowany, że nie udało się zrobić drogi krzyżowej i pewnego dnia zadzwoniłem do Ewy Gorządek, kuratorki, powiedziałem: Ewa, ja dzisiaj pójdę na salę, zdejmuję krzyż z wystawy, ostrzegam was, mówię wam o tym wcześniej, i zaniosę ten krzyż pod Pałac Prezydencki, że pójdę troszkę w taką alternatywną drogę krzyżową ulicami Warszawy. I tak zrobiłem. I miałem ogromne szczęście, że wychodząc z tym krzyżem, spotkałem na swojej drodze Alana Starskiego, którego kilka dni wcześniej szukałem sposobu, aby z nim się skontaktować. Alan Starski to jest reżyser, który dostał Oscara za Listę Schindlera, film Lista Schindlera. Był scenografem filmu Pokłosie. Pytałem moich kolegów, koleżanki ze świata filmowego, czy mogą pomóc mi kilka dni wcześniej zdobyć maila do Alana Starskiego, który mieszka w Los Angeles. Ale może mi nie odpisze, może mi nie odpowie, ale jest projekt, który chciałbym zrealizować, używając jego scenografii. I nagle go spotykam przypadkowo w Warszawie. Więc miałem ogromne, ogromne szczęście. W tym samym czasie dosyć mocno zmęczony Krakowem decyduje się o wyprowadzce z Krakowa i zmianie pracy. Chociaż Wydział Sztuki był bardzo fajną szkołą, którą bardzo z pełną odpowiedzialnością mogę polecić studentom sztuki jako alternatywę dla Akademii Sztuk Pięknych. Ale ja byłem zmęczony miastem i zmieniłem pracę. Wygrałem konkurs na stanowisko w Akademii Sztuki w Szczecinie, na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów i zacząłem pracę właśnie na tej akademii. W tym samym czasie, to już jest maj, czerwiec 2017 roku, przychodzi do mnie propozycja z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, abym za półtora roku zrealizował u nich własną, dużą, indywidualną wystawę w pawilonie nad Wisłą. I to się świetnie zbiega z tym, że wtedy miałem pomysł właśnie już na nowy projekt, który chciałem troszkę wrócić do tych działań wielkoformatowych w przestrzeni publicznej, ale też chciałem wrócić do takich działań oddolnych współpracy z wsią. I dzięki temu, że jakby zacząłem pracę nad wystawą do MSN-u, MSN mógł finansować moje działania artystyczne w 2018 i 2019 roku. To znaczy, to było tak, że w 2018 roku miałem jakąś pulę pieniędzy przeznaczoną na produkcję, pracę, na wystawę, a później kolejną pulę w 2019 roku. To w sumie jakby cały budżet wystawy to było chyba około 200 tysięcy. I miałem taki odważny pomysł, ponieważ wtedy mieszkałem trochę w Szczecinie, a głównie w Sierpcu, czyli takim mieście oddalonym o 10 km od Kurówka.
Chciałem opowiedzieć mieszkańcom takiego małego miasta o homofobii i porównać homofobię do antysemityzmu. Że homofobia i antysemityzm działają na właściwie tych samych zasadach. A Siepsys, miasto, w którym mieszka 20 tysięcy mieszkańców, przed wojną była połowa mieszkańców to byli Żydzi, a połowa to jakby mieszkańcy Polacy. I historia jest taka, że w samym centrum miasta jest jezioro, ono się nazywa Jeziórka. Niedawno została zbudowana na nim sztuczna wyspa. A sam staw, sam akwen został wykopany przez Żydów na życzenie Niemców, którzy wtedy byli tutaj, jakby osiedlali się, to było osiedle niemieckie, ta część miasta. Zmuszali ich do niewolniczej pracy, wykopywania nawet bez narzędzi, rękami tego akwenu, tego tak zwanego jeziórka. I ja wymyśliłem taki pomysł, aby wypożyczyć macewy właśnie z filmu Pokłosie, dlatego bardzo się cieszyłem, że spotkałem przypadkowo Alana Sterskiego, bo wtedy go o to zapytałem, że mam taki pomysł, czy on mi wypożyczy te macewy. I on powiedział, że tak, że mi je wypożyczy. I miałem tutaj już wsparcie instytucji, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które pomagało mi załatwić wszelkie formalności z firmą producencką Apple, która udostępniła nam macewy. To jest taka scena w filmie Pokłosie, w której główny aktor grany przez Jerzego Sztura ustawia macewy na polu zboża. Później mieszkańcy przychodzą, spalają to zboże, prawda? I to właśnie były te macewy. Ja te macewy przywiozłem do Sierpca. Daliśmy ogłoszenie o projekcie do lokalnej prasy i zacząłem budować jakby zespół współpracowników. Troszkę tak, jak robiłem z projektami w Kurówki, troszkę tak, jak z Pomnikiem Chłopa. I zacząłem współpracę z Państwową Strażą Pożarną, z burmistrzem miasta Sierpsk i katolicką szkołą prywatną. I jeszcze z Stowarzyszeniem Pomoc Wzajemna z Zawidza. I koncepcja była taka, że na tej wyspie, na tych jeziórkach, chciałem zbudować fikcyjny cmentarz żydowski z macew z Pokłosia, pod którym miało leżeć 4000 sztucznych kwiatów zrobionych przez koło gospodyń wiejskich z tego Stowarzyszenia Pomoc Wzajemna z Zawidza. Kobiety to robiły z krepiny, tak jakby po jednym kwiatku dla każdego Żyda, bo tylu było Żydów przed II wojną światową w Sierpcu, około 4000. A pod tymi kwiatami miała być wstęga świateł LED tęczowych, które miały oświetlać w nocy te macewy tęczą, tak jakby macewy w nocy płonęły tęczą. No i oczywiście ten projekt się nam wydawał za trudny i właściwie nie do zrealizowania, jak to wszystko pogodzić, i to jest konserwatywny Sierpsk, małe miasto, ale nagle się okazało, że wszyscy chcą współpracować, że nawet szkoła katolicka bardzo mocno wiedziała, że to jest projekt o homofobii i o antysemityzmie, bardzo chętnie się włączyła, szczególnie uczniowie tej szkoły, ksiądz Kiercnowski, Michał Kiercnowski. Był bardzo życzliwy burmistrz, który mimo tego, że to był rok wyborczy, który mógł przegrać wybory, zdecydował się na taki ważny krok. No i samo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, prawda? Szymon Maliborski oczywiście był kuratorem. I tak to wyglądało na żywo. A tak to wyglądało w nocy. Najlepiej to wygląda na filmie, ale nie mogę w tej prezentacji pokazać filmu. Ale na stronie, na YouTube, jak się wpisze Wyspa Daniel Rycharski, to można zobaczyć. No i oczywiście projekt znowu był bardzo medialny, to znaczy pisały o nim różne gazety, między innymi Gazeta Wyborcza. Tu jeszcze zanim przejdę do sobie części, powiem, że projekt wywołał mieszane uczucia w Sierpcu. Ale więcej reakcji było bardzo pozytywnych, to znaczy były oczywiście groźby śmierci, zaktywizowali się narodowcy, faszyści i tak dalej, ale zdecydowana większość opinii o tym projekcie była super pozytywna. W Sierpcu mówiono, że świetnie, że ktoś po raz pierwszy zauważa, że mamy osoby LGBT, prawda, w mieście. Zresztą pewnie gdyby ten projekt miał być robiony rok później, to by go już nie można było w Polsce zrealizować. Trochę był w takim ostatnim momencie. I to jest czas, to jest 12 miesięcy przygotowań do wystawy indywidualnej w MSN, czyli praca nad koncepcją i potem produkcja pracy. I to wyglądało tak, że pracowaliśmy głównie w 3 osoby. Był Szymon Maliborski, czyli kurator, był producent, producentka i byłem ja.
I znowu, zaczynam od koncepcji, pracy z różnymi grupami, rolnicy, wiarotęczy, aktywiści LGBT, osoby duchowne, teolodzy, strażacy. I takim flagowym projektem jakby tym MSN-owskim tej wystawy miała być instalacja strachy. Czyli pomysł był taki, aby zbudować kilkadziesiąt krzyży ubrania osób LGBT, które pełniłyby funkcję strachów polnych w Kurówku, na polu. No i tutaj jest na przykład zdjęcie z budowy tych strachów. Tu jest piękny plakat zaprojektowany przez Krzysztofa Pydę. Tutaj strachy, jak wyglądały już w przestrzeni wsi, w krajobrazie wiejskim. One stały od grudnia do lutego w Kurówku na polu, straszyły dziki, a w lutym zostały przewiezione do muzeum. I tutaj jest zdjęcie z końca lutego, czy środka lutego, kiedy odbył się wernisaż. Przyszło bardzo dużo osób. Świetny był program, który przygotowało muzeum, to znaczy to nie była tylko wystawa, na którą można było przyjść i obejrzeć pracę, ale było mnóstwo wydarzeń towarzyszących i największą popularnością cieszyły się oprowadzania, gdzie wspólnie ze mną wybraliśmy z muzeum osoby takie jak pastor, na przykład Michał Jabłoński, krytyk filmowy Michał Oleszczyk, antropolożka Weronika Plińska, różne osoby ciekawe, które opowiadały o tej wystawie, jakby tworzyły taką trochę swoją narrację o tej wystawie. Tutaj ta instalacja strachy była też trochę czymś innym, jakby w samym budynku muzeum, a czymś innym troszkę na polu. Tutaj są powieszone pod sufitem, a tu jest jakby... Nie będę całej wystawy wam opisywał, jakby poszczególnych dzieł, powiem tylko kilka słów o niektórych pracach. Między innymi tutaj po środku stoi brama z okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny, czyli taka instalacja takiej tradycji troszkę metaloplastycznej wiejskiej, zbudowana wspólnie ze mną z sołtysem wsi Kurówko, która miała upamiętniać tą bardzo ważną datę zniesienia niewolnictwa w Polsce, ale miała być jakby też trochę przeskalowaniem, powiększeniem takich tradycyjnych bram czy ogrodzeń metaloplastycznych wiejskich. Tutaj jest na przykład witraż, który produkcji tego witrażu, oczywiście ja go nie robiłem ręcznie, bo tutaj ja stworzyłem projekt witrażu, a sam witraż stworzyła firma witrażowa spod Warszawy i to jest witraż, który się nazywa Gay Ghost. I chodzi tutaj o to, że chciałem zderzyć teologię Dietricha Bonhoeffera, czyli teologa luterańskiego, który był dla mnie dużą inspiracją, z takim popularnym komiksem z lat 40. The Gay Ghost, w którym główny bohater był duchem, który walczył z faszyzmem na świecie. I zasada była taka, że Gay Ghost, jeżeli wejdzie w ciało drugiego człowieka, może poprzez niego działać, jeżeli jest w nim odrobina dobra, ale opowiadam tutaj bardziej o teologii bezreligijnego chrześcijaństwa Dietricha Bonhoeffera, która jest dla mnie przez cały czas trwania pracy nad tą wystawą, była jakby takim przewodnikiem, takim drogowskazem, to znaczy ważną inspiracją. Ta wystawa jest czymś w rodzaju takim raportem z moich poszukiwań duchowych, które trwały 2 lata, ale jest też o umieraniu religijnej wersji chrześcijaństwa. Bo ja tutaj chciałem opowiadać o chrześcijaństwie, które jest wyzwolone z więzów religii, które nie jest przykryte właśnie tą skorupą religijną. Tutaj jest na przykład różaniec, który był taką bardzo kłopotliwą pracą na tej wystawie. Myśmy się bardzo jakby stresowali, bo pomysł był taki, aby stworzyć różaniec zrobiony z krwi geja. I rzeczywiście zrobiłem tak. Pielęgniarka pobrała krew z ręki Pawła Dobrowolskiego, katolika z grupy Wiara i Tęcza. Ja później tą krew pół na pół zmieszałem z żywicą epoksydową i zrobiłem z tego takie małe paciorki, które pomógł mi połączyć ojciec Mikołaja Iwańskiego w różaniec.
No i to była trochę taka praca, która wzbudzała emocje, szczególnie wśród prasy prawicowej w Polsce. Inną taką dla mnie ważną pracą, ale też taką pracą, która była dosyć zauważana, była praca Walentynki Sioda-Popielcowa. I ta praca została nagrana dokładnie na rok przed otwarciem wystawy w Kurówku, ponieważ w 2018 roku, w lutym, przypadły tego samego dnia dwa wydarzenia. Jedno to Popielec, Środa Popielcowa, a drugie to Walentynki. One wypadły tego samego dnia, dwa jakby odpychające się od siebie święta. Ja tego dnia pojechałem do Kurówka, wcześniej pojechałem do klubu gejowskiego, do Dark Roomu, poszedłem do Dark Roomu. Dostałem w prezencie od właścicieli klubu ściankę, no właśnie Dark Roomu gejowskiego. Udało mi się kupić stary, używany konfesjonał i oba spaliłem, a później prochy zjadłem na kanapkach. To jest trochę taka praca dla mnie o tym, żeby nie dawać się wpędzać w grzech. Taka bardzo teologiczna, ale nie będę już wchodzić w taki dokładny opis tej pracy, czy na przykład taka ogromna piła, którą dostałem, czy wykupiłem od zakładu kamieniarskiego we wsi Dobaczewo, w którym jest cytat księdza Tischnera. I jakby w tym obiekcie chodzi o to, że w końcu ten napis, który jest wypiaskowany, będzie zachodzić rdzą i zawsze będzie potrzeba, aby znowu ten napis trzeba było jakby odświeżać. Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie. I jeszcze tylko powiem dwa słowa o pracy Ku Klux Klan. I była też na przykład praca Ku Klux Klan, która polegała na tym, że zbierałem ubrania od księży katolickich, ale nie tylko katolickich, i potem uszyłem z nich, zaprojektowałem, a uszył dla mnie Piotrek, nie pamiętam tylko nazwiska, z Krakowa, który szyje ubrania, strój Ku Klux Klanu, inspirowany projektem takiego katalogu Ku Klux Klanu z lat 30. z Ameryki. Tutaj chodziło o to, żeby pokazać troszkę, że religia jest tylko szatą, prawda? A to, co jest ważne, to, co jest istotą religii, jest pod tą skorupą, pod tym ubraniem, które czasami może jest bardzo piękne, ale bywa też bardzo groźne, prawda? No i ogromne zainteresowanie wystawą. Tutaj media jakby bardzo chętnie wchodziły w te dyskusje. Właściwie wszelkie portale, magazyn Szum, Polityka, Newsweek, Prost, TVP, TVN, Polsat, jakby wszystkie tutaj, byłem też na okładce dużego formatu. W samym czasie MSN wydaje książkę o moich działaniach i o tej wystawie. Powstaje program w telewizji w Jedynce. No i też pojawia się troszkę krytyki ze strony mediów takich skrajnie prawicowych. No właśnie tak to wygląda. No i w końcu wystawą zaczyna się interesować minister kultury. Pojawia się dużo nagłówków, że minister kultury prosi o wyjaśnienia. Na szczęście wyjaśnienia, które przygotowało muzeum, minister przyjął. I tutaj nie było żadnych dalszych kontrowersji. Po prostu przyjął wyjaśnienia, które, na które odpowiedziało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bo rzeczywiście minister napisał list do muzeum. Bo szczuły jakby tą wystawę, takie skrajne media prawicowe, ale generalnie media prawicowe i katolicko-lewicowe bardzo dobrze przyjęły tą wystawę. I artykuły czy recenzje, które były pisane na temat tej wystawy, były bardzo pozytywne. Tak. Tak. Do Kurówka nawet przyjeżdża dziennikarz New York Timesa i powstaje artykuł w New York Timesie. Ja dostaję setki listów od publiczności z Polski, z zagranicy, na przykład od Mormonów ze Stanów Zjednoczonych. Wystawa cieszy się takim sukcesem, że muzeum decyduje się, aby ją przedłużyć i pokazać na festiwalu Open Air, ponieważ muzeum zawsze ma taki swój namiot podczas festiwalu Open Air, tam przygotowuje różne wystawy. No i wystawa się cieszyła znowu ogromnym zainteresowaniem. Średnio dziennie przychodziło około 600-700 osób na wystawę. I w sumie wystawę obejrzało 21 tysięcy, ileś tam osób, nie 21 tysięcy. Wystawa też później, jakby już w tym roku,
pojawia się we wszystkich możliwych zestawieniach, prawda, i tak dalej, ale też zdobywa nagrodę wydarzenia roku według Gazety Wyborczej i portalu Co jest grane za wydarzenia roku, a MSN dla miejsca roku w Warszawie. No i to też jest taki moment, w którym dochodzi niestety do przesilenia medialnego w Kurówku i mieszkańcy tego nie wytrzymują, dlatego że ilość dziennikarzy, która tam przyjeżdża, dziennikarzy, którzy życzyli dobrze mi czy temu projektowi, ale też dziennikarzy, którzy nie życzyli dobrze, ale też nagonka medialna, którą organizuje TVP, Magdalena Ogórek, TVP Info, powoduje, że część mieszkańców mówi dość. Nie chcemy tego i nie chcemy, żebyś robił więcej projektów tutaj, dlatego że my chcemy spokojnie żyć, prawda? I ja załamałem się troszkę tą sytuację, nie wiedziałem w ogóle, co zrobić i troszkę z pomocą przyszli studenci UW, czyli Uniwersytetu Warszawskiego i ASP, ponieważ w całym trwaniu tej wystawy oprócz tego było organizowane seminarium połączenia studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną i Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. I studenci prowadzili przez cały czas trwania, a wcześniej produkcji tej wystawy, czy pracy nad tą wystawą, badania. I takim ostatnim etapem tych badań miał być przyjazd na tydzień do Kurówka i prowadzenie badań jakby na żywo z mieszkańcami. I akurat właśnie trafiają się w tym momencie, kiedy w Kurówku nikt tego sobie nie życzy, ale ponieważ studenci potrafią rozmawiać z mieszkańcami, łagodzą całą sytuację i mieszkańcy rozumieją, że to była wyjątkowa sytuacja, że to jest trochę tak, że te media prawicowe rzeczywiście szczują przeciwko mnie. Jakby studenci to wszystko mediowali, byli jakby pomiędzy mną a mieszkańcami Kurówka i takiej roli tutaj potrzebowałem i wszystko się skończyło bardzo dobrze. To znaczy w tym momencie mogę dalej realizować swoje działania w Kurówku, ale powiedzmy nie zapraszam tam teraz dziennikarzy, kuratorów, daję temu miejscu troszkę taki czas na odpoczynek, na złapanie oddechu, także tam na razie nikogo nie zapraszam, ani też raczej wolałbym, żeby tam nikt nie jeździł oglądać murale na ścianach albo prowadzić, nie daj Boże, rozmowy z mieszkańcami. I no i to jest to właśnie pojednanie, czyli zrobiliśmy wystawę wspólnie z mieszkańcami, ze studentami w Galerii Kapliczce. I potem przychodzi dla mnie taki moment wytchnienia, że chciałem troszkę odpocząć, to były wakacje, ale pojawia się propozycja od Agnieszki Żuk. To jest pisarka, nauczycielka z Polka, która mieszka w Paryżu. Wydaje książkę, która opowiada o kontrkulturze w Polsce, tu i teraz. I tam jest taki duży rozdział, w którym Stach Szabłowski opisuje moje działania. I to się podoba jakiemuś tam grupie osób we Francji i pojawia się propozycja, znaczy Agnieszka Żuk z Klaudią Podsiadło, a Klaudia Podsiadło jest moją agentką we Francji, znaczy ona sprzedaje moje prace we Francji. Organizują wystawę w takim miejscu, które się nazywa Villa Arson. Villa Arson to jest miejsce na południu Francji, na przepięknym lazurowym wybrzeżu, w mieście Nicea. To jest ogromne centrum sztuki, które jest centrum sztuki, tak jakby CSW, a jednocześnie jest Akademią Sztuk Pięknych. W niesamowicie takim przepięknym budynku, które jest jakby wbudowane wzgórze. Właściwie większość tej akademii jest pod ziemią, ale jest to na wzgórzu z przepięknym widokiem na Zatokę Aniołów. I tam pojawia się propozycja, abym był jakby na takim stypendium, które miało się skończyć wystawą. No i to była dla mnie bardzo fajna propozycja, bo tutaj był dosyć duży budżet. Na tą wystawę zaproponowano mi 20 tysięcy euro. I zacząłem pracę. I zaczęło się od tego, że kuratorki i mieszkańcy właśnie z Nicei zaczęli mnie rozwozić do różnych mieszkańców, którzy mieszkają poza Niceą, są rolnikami, aby szukać tematu. I szybko okazało się, że takim tematem dla mnie stała się Dolina Rzeki Larwaya, której jest bardzo głośna na całym świecie ze względu na Cédrica Horu. To jest taki rolnik, który mieszka dokładnie na granicy włosko-francuskiej i zasłynął tym, że zaczął ratować uchodźców, którzy dopływają tymi tratwami i tak dalej do
plaży Italii i próbują przekroczyć granicę właśnie w Dolinie La Roya na część francuską, ale jest to bardzo niebezpieczna przeprawa, dlatego że to są Alpy bardzo wysokie. I on ich zaczął bezinteresownie ratować. I dla mnie to było bardzo, bardzo inspirujące. Ja zacząłem zbierać ubrania od tak zwanych solidarnych, bo nazywa się tych, oprócz Erika Heru, tam jeszcze jest cała grupa osób, ale on jest jakby liderem tej grupy. Te osoby się nazywa we Francji solidarnymi, a sam ten proceder zbrodnią solidarności, ponieważ rząd francuski teoretycznie prawo pozwala na ratowanie uchodźców, ale w praktyce można pójść za to do więzienia. I tak Cédric Herou miał kilka procesów, ale mimo tego nie przestał pomagać uchodźcom. Nawet założył spółdzielnię taką rolniczą, w której nie tylko ich ratuje, ale zaczął ich nawet zatrudniać. I ja potraktowałem to jakby troszkę jak wydarzenie biblijne, to co się dzieje. I to był też taki moment, na którym ja się zastanawiałem na ideę bezreligijnego chrześcijaństwa, że wiadomo, z czym chrześcijaństwo się rymuje w Polsce i nie mogłem tego sedna chrześcijaństwa, czyli empatii do drugiego człowieka, poświęcenia dla drugiego człowieka znaleźć w polskich chrześcijanach. Znalazłem to świeckie chrześcijaństwo właśnie na południu Francji. I zacząłem zbierać ubrania tych osób, jak Cédric Herou i tak dalej, i tak dalej. I potem zawiozłem je do Warszawy. I ponieważ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprosiło mnie do festiwalu Warszawa w budowie, która była o pomnikach. I tu znowu okazało się, że są jakieś pieniądze, że mogę połączyć te dwie rzeczy, tą pracę we Francji i wystawę o pomnikach, czyli Warszawa w budowie o pomnikach, pomnikomanie z tym projektem francuskim. I to był też pierwszy moment, kiedy robiłem projekt zagraniczny. Ja się bardzo bałem tego momentu, czy ja znam na tyle angielski, czy ja tam w ogóle znajdę inspirację, to jest inny kraj, inna kultura, czy ja jestem w stanie zrobić projekt zagraniczny w ogóle, nie? No i nagle okazało się, że jestem i że tam odnajduję jakby tak samo dużo inspiracji i tematów do pracy, jak w Polsce. I z tych ubrań zebranych w tej Dolinie La Roya szyję płaszcz, którym zakrywam pomnik Matki Boskiej Passawskiej, czyli pomnik, który został przez Bellottiego zaprojektowany, zbudowany w XVI wieku jako wotum dziękczynne za uratowanie jego rodziny, nomen omen, od zarazy, która wtedy dziesiątkowała Warszawę i Polskę. I ja, nie robiąc tego jakiś gest skierowany przeciwko osobom religijnym, tylko chodziło mi o to, aby nagle ten pomnik uaktualnić o problemy dzisiejszego świata, prawda? Żeby już nie był takim pokrytym kurzem, pomnikiem, który się odwołuje do wydarzeń sprzed 500 lat, ale żeby opowiadał o tych współczesnych wykluczeniach, prawda, i o losie migrantów. Wiadomo, prawda, jakie ma podejście do migrantów na przykład nasz rząd, prawda. I mnie to bardzo bolało, że ci Francuzi, u których przebywają, oni ratują tych uchodźców, a myśmy nie przygarniali nawet jednego uchodźcy. I robimy wystawę. Część prac jest robiona w Polsce, bo ja chciałem spędzić taki miesiąc odpoczynku po strachach w Polsce, ale wykorzystuję go też na pracy, czyli jeżdżę po wsiach, zbieram stare ogrodzenia, bramy wiejskie, z których spawam sylwetki kościołów. Też chodzi mi o to, żeby na tej wystawie, ponieważ wystawa się nazywa Kropla drąży skałę, chciałem pokazać jakby tą istotę chrześcijaństwa, o którym mówię, o którym chcę robić sztukę, w którym istotą jest drugi człowiek i poświęcenie dla drugiego człowieka, dlatego tutaj zaprojektowałem jakby zupełnie nową wersję krucyfiksu, w którym ciało Chrystusa nie jest cierpiące na krzyżu, ale jest drugie ciało, które jakby podtrzymuje, któremu pomaga, prawda? To jest takie może trochę rewolucyjne myślenie o tym, czym może być krucyfiks, czy w ogóle myślenie o przyszłości chrześcijaństwa, która moim zdaniem będzie polegać na dwóch rzeczach, na modlitwie i na czynieniu sprawiedliwości wśród ludzi właśnie. I jeszcze tylko jedną pracę wam tutaj pokażę, Kropla drąży skałę, czyli moja głowa wyrzeźbiona z kararyjskiego marmuru, nad którą umieszczona była kropielnica kościelna, z której kapie woda po kropli. I tak jak w tej chińskiej torturze, prawda? Z czasem ta kropla z tej kropielnicy kościelnej zacznie żłobić w tej głowie dziurę, prawda? No i to jest tak. Jeszcze chciałem powiedzieć parę słów
troszkę takim przejściu, od bycia takim artystą stricte instytucjonalnym też do sprzedaży prac, bo może to wam coś, może powinienem też o tym powiedzieć, dlatego że też mniej więcej od 3 lat zacząłem sprzedawać pracę i nie mam żadnej galerii komercyjnej, znaczy żadna, trochę tego nie rozumiem, ale żadna galeria komercyjna mi nie zaproponowała, oprócz jednej, współpracy, natomiast właściwie prawie co miesiąc sprzedaję jakąś pracę i czasami są takie prace, które nie są obrazami, wcale nie są, wydawałoby się, łatwo sprzedawalne, a jednak czy kolekcjonerzy zagraniczni, czy kolekcjonerzy polscy te prace ode mnie kupują. I to jakby to też się stało teraz dla mnie taką drugą nogą w sensie finansowania mojego życia, przetrwania, ale też jakby finansowania kolejnych projektów. Bo też jest taka sytuacja, że teraz z powodów politycznych niektóre instytucje zaczynają mnie unikać i pewnych projektów nie mogę już w Polsce zrealizować. To, co mogę, realizuję za granicą, ale jeśli chcę zostać w Polsce, to muszę sobie zacząć finansować sam. Ale też kupują instytucje, muzea w Polsce i jakby ta sprzedaż, kiedyś nie było w ogóle tego tematu, ale teraz jakby to też jest jakby częścią tego, co robię. Dobrze, to może tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Teraz chciałbym przejść do pytań. Do Państwa pytań. Aha, i tutaj mam już pytania na Q&A. Tak, Daniel, to prosimy może o zamknięcie prezentacji, czy jeszcze będziesz z niej korzystał? Nie, mogę zamknąć, dobra. Dobrze, dobra. Dobrze. Pytanie na przykład jest, czy seria kilkudziesięciu malowideł, seria kilkudziesięciu malowideł, które Pan namalował w Kurówku, stworzył je Pan, że tak ujmę, dobroczynnie, ponieważ mieszkańcy wsi chcieli te malowidła u siebie, czy zapłacono Panu za tę pracę? Pozdrawiam. Nie, no to był oczywiście eksperyment. Ja eksperymentowałem z różnymi rzeczami, jakby ja robiłem wtedy mnóstwo różnych rzeczy w Kurówku. Nie wszystko było wtedy pokazywane, jest pokazywane z tego okresu, takiego pierwszej fazy, kiedy traktowałem jakby przestrzeń wiejską czy Kurówka jako laboratorium sztuki w kilometrach. Jak w Krakowie koledzy mieli klitki po 10 metrów kwadratowych nieogrzewane, ja miałem 10 tysięcy metrów kwadratowych pracowni i nie, nikt mi za to nie płacił, tylko większości mieszkańców to się podobało i mieszkańcom się podobało to, że inni na to zwracali uwagę, że jak ktoś przejeżdżał na przykład przez wieś, to się zatrzymywano, robiono zdjęcia i to było czymś, czym można było się pochwalić. A mi też chodziło o to, żeby mieszkańcy przez to zobaczyli siebie z pewnego oddalenia, w pewnej perspektywy. Ta szopka, na której nagle powstał Lisokrólik, już nie była tą samą szopką. A mieszkańcy też rozumieli, kiedy mówiłem, że dla mnie to jest trochę tak, jak z tą wsią, że ona się stała troszkę taką hybrydą miejsko-wiejską, już nie jest tą wsią tradycyjną, nie ma już po prostu królika, jest Lisokrólik. Przypomnisz tą książkę o upadku kultury chłopskiej? To jest tekst Wiesława Myśliwskiego o upadku kultury chłopskiej. Tak, mogę zaraz tutaj napisać. Wiesław Myśliwski, kres kultury chłopskiej. Były negatywne głosy na wsi w stosunku do Twoich działań? Nie blokowało Cię to, że wszyscy Cię znają? Nie, bo to, że mnie znają, było powodem, dla którym w ogóle wieś pozwoliła mi na działania czy w przestrzeni prywatnej, czy w przestrzeni publicznej, Kurówka. Gdybym był artystą zewnątrz, wielkomiejskim, to nigdy mi na to nie pozwolono, też ja traktowałem wieś bardzo podmiotowo, to znaczy ja tam nie wprowadzałem jakiegoś zupełnie nowego języka. Ja nie robiłem czegoś takiego, jak na przykład to była Szalona Galeria, prawda? Tylko ja proponowałem język, który mieszkańcy znają, który rozumieją i problemy, które ich dotyczą. Dlatego to było rozumiane. Jakieś zgrzyty czy
Czy problemy zaczęły się pojawiać w momencie, w którym zacząłem robić projekty o sobie i czasami te projekty przerastały jakby to miejsce, tak się zdarzało, ale zawsze, nawet jeśli to były krzyże z ubraniami homoseksualistów, ostatecznie kończyło się to zawsze zgodą. Spotykaliśmy się i w takiej relacji bezpośredniej znikały wszelkie uprzedzenia, dlatego że ja bardzo długo doprowadziłem ten moment, że pierwsze działania miały dotyczyć ich. Nie miałem od razu wyskoczyć z projektami o LGBT, tylko na początku stałem się osobą szanowaną, którą można było się pochwalić i dopiero potem zacząłem projekty bardziej osobiste. I to robiłem z pełną tacą. Wiedziałem, że nie mogę zacząć od grubej rury, tylko muszę zacząć od zwierzaczków właśnie malowanych na stodołach. Czy spotkałeś się kiedyś z dyskryminacją ze względu na swoją wiarę? To bardziej teraz, dlatego że moja wiara jest nietypowa, dlatego że jestem chrześcijaninem bezreligijnym, czyli nie potrzebuję jakby instytucji kościoła czy instytucji religii, jakby bardziej interesuje mnie nawet wyprowadzenie chrześcijaństwa z kościołów czy właśnie z religii i skupienie się na źródłach chrześcijaństwa i właśnie na empatii do drugiego człowieka. Bardziej tutaj się spotykam czasami z dyskryminacją ze strony osób religijnych, które nie rozumieją mojego podejścia. No, że przecież jak bez kościoła? Ja im mówię, że ja nie potrzebuję specjalisty od duchowości, który powie mi, że jest tak albo tak. Jest, jakby sam buduję tą swoją teologię. Oczywiście wspieram się na silnych fundamentach, na przykład teologii Dietricha Bonhoeffera, czyli teologa, pastora luterańskiego, który został zamordowany na osobiste życzenie Hitlera, dlatego że brał udział w spisku na życie Hitlera. Ale tak, spotykam się czasami na dyskryminację wśród katolików. Przepraszam, nie zrozumiałem. W Krakowie polecasz ASP czy Uniwersytet Pedagogiczny do studiów artystycznych lub pracy. Więc to jest tak. Obie szkoły jakby polecam tak samo, trochę z innych powodów. Na przykład, jak, nie wiem, wydaje mi się, że super jest na przykład studiować w Krakowie na Wydziale Malarstwa, na przykład malarstwo, czyli takie tradycyjne media. Natomiast Wydział Sztuki jest bardzo młodą szkołą, znaczy młodą szkołą, no nie jest młodą, ma 30 lat, ale jest bardzo młoda kadra i tam uczą, tam nie ma starszych profesorów w zasadzie już teraz. I jest troszkę tak, jak na Wydziale Nowych Mediów w Szczecinie. Znaczy polecam tę szkołę, to jest dobra szkoła. Zarówno takie kierunki bardziej artystyczne, ale też projektowe. Wiadomo, że tych projektowych na Wydziale Sztuki jest więcej. Ja w ogóle bardzo dobrze wspominam ten czas, chociaż pamiętam, że miałem trudności w Krakowie z tym, że nie zaczynałem na Akademii i nie miałem dostępu właśnie do kuratorów. Nie wiem, do mnie nie przyszedł Marcin Gołębiewski, tak jak chodził po pracowniach na Wydziale Malarstwa na przykład i oglądał pracę, prawda, na wystawach końcowo-rocznych. Ja nie miałem jakby takich rzeczy, dlatego na tym samym początku wysłałem tak nieśmiało do kilku kuratorów, do w sumie trzech albo czterech osób swoje rzeczy. Jedna mi odpisała, no i tak ta jedna osoba mnie później trochę prowadziła. Nie? Znaczy, mogła mi zorganizować wystawę, ale ja nie, ani nie znałem tych kuratorów, ani nie znałem galerii. Jakby byłem całkowicie takiej na gorszej pozycji troszkę wtedy, bo teraz się już dużo zmieniło i ten Wydział Sztuki jest już jakby czymś innym niż wtedy, kiedy ja studiowałem. Czy zdarzyło ci się doświadczyć przemocy w związku z tymi projektami? Nie tak bezpośrednio. Znaczy raz tak, w tym sensie, że ktoś kiedyś przyszedł tutaj pod mój dom i były jakieś hasła, coś się zdarzyło raz, ale dużo było hejtu w internecie, że na przykład życzono mi śmierci, żeby mnie powiesić, zabić i tak dalej, ale ja to zgłaszałem odpowiednim organom i na przykład, kiedy Telewizja Polska zrobiła mnie taki obrzydliwy program, na TVP Info i wrzuciła to później na YouTube'a Telewizji Polskiej. Zgłosiłem to i chyba policja kazała usunąć ten film, bo ten film zniknął i te wszystkie komentarze.
Aha, jaki masz stosunek do prac, które nie są faktycznie realizowane przez artystę, są jedynie jego konceptem, nawiązuje tutaj między innymi do twojego witrażu. Jaki masz stosunek do prac, które nie są fizycznie realizowane przez artystę, są jedynie jego konceptem, nawiązuje tutaj do, na przykład do twojego witrażu? Otóż początkowo podchodziłem do tego bardziej konserwatywnie, czyli starałem się, żeby te prace były robione właściwie wszystkie wyłącznie przeze mnie, ale później zrozumiałem, że te koncepty nowe, które mam, nie jestem w stanie, nie mam pracowni, nie mam możliwości technicznej, żeby się wypowiedzieć jakby w tym medium, czy w taki sposób, natomiast mogę dużo w ten sposób zyskać, w sensie mogę więcej powiedzieć, czy to będzie lepsza wypowiedź, kiedy dostosuję jakby tą moją wypowiedź akurat do tego medium, więc jakby nie mam już teraz, nie mam z tym żadnego problemu. Troszkę podchodzę do tego też jakby jak do produkcji filmowej, którym jest reżyser, prawda, i wiadomo, że reżyser nie jest w stanie jakby wszystkiego sam zrealizować. Jak się nazywa teolog? Dzięków, żebyś głośniej czytał pytania. Dobra, jak się nazywa teolog, do którego nawiązywałeś? Nazywa się Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Jak radzisz sobie z krytyką swoich prac? Czy nie boisz się bojkotu, negatywnego odbioru? Tematy religijne są bardzo trudne i bywały przypadki artystów, którzy mieli sprawy sądowe związane z ich twórczością. Czy nie bałeś się nigdy, że ktoś wniesie sprawę do sądu, powołując się na obrazę uczuć religijnych? Nie, dlatego że ja uważam, że jesteś tym lepszym artystą, ile jesteś w stanie zaryzykować. Jakby tu właśnie chodzi o to ryzyko. Nie, nie bałem się żadnego projektu. Czasami boi się może kurator, czasami boi się instytucja, chociaż muszę powiedzieć, że przy pracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej to jest niesamowite, że to jest instytucja, która nie zająknęła się właściwie przy żadnym z tych projektów, które zaproponowałem na wystawę i nie wycofała się z niczego. Sami wiecie, w jakich żyjemy czasach, prawda? I nie, nie, ja nie miałem takiego problemu. Może zdarzały się pomysły, które były dużo jeszcze odważniejsze niż Różaniec krwi i ktoś mi odradził realizacji takiego projektu, ale nie, nie, nie bałem się nigdy. Nigdy. Jaka galeria chciała nawiązać ze mną z panem współpracę? Nie powiem. Czy musiałeś utrzymywać się z czegoś zupełnie dalekiego od sztuki? Nie. Nie, właśnie ja miałem to szczęście, że od razu, jak zrobiłem magisterkę w czerwcu, tak od razu przyszła do mnie propozycja, żebym pracował na uczelni i to było jakby wybawienie troszkę z tej sytuacji, że bo to nawet nie chodzi tylko o to, że mogłem robić sztukę, ale na przykład nie musiałem robić sztuki, którą musiałem od razu zacząć sprzedawać, czy robić sztuki komercyjnej. Tylko po prostu mogłem się skupić na tym, co chcę powiedzieć, na tym, co chcę zrobić, zrealizować. Rzeźba głowy z karaickiego marmuru została wykonana przez... Znaczy to jest tak, że aby oddać jakby jak największy realizm, tutaj chodziło o to, żeby ona była hiperrealistyczna, rzeźbiarz zrobił mi odlew twarzy i później jakby pracował na tym odlewie. To znaczy to posłużyło do wykucia rzeźby. No tutaj, czy kiedykolwiek ktoś ci groził w związku z swoimi działaniami? No to w zasadzie odpowiedziałem, że tak, że groził mi, ale jeszcze nie powiem. Bardziej bolało to, że były osoby, które się odwróciły ode mnie, jak na przykład sołtys wsi Adam Pesta, którego uwieczniłem na pomniku chłopa i dzięki mnie miliony ludzi dowiedziało się, kto to jest Adam Pesta, to mi bardziej bolało, że wtedy, kiedy chciałem coś powiedzieć o sobie, okazało się, że nie mogę.
że nie mam takich samych praw jak wszyscy inni, prawda? To było po prostu. Dzień dobry, jak wspomina Pan pierwsze projekty, które angażuje grupy społeczne? Czy był opór, nieufność? Jak udawało się ostatecznie namówić te grupy do podejmowania wspólnych działań artystycznych? To różnie, bo czasami nie trzeba nikogo namawiać, czasami ktoś nie wie w ogóle, że będzie brał udział w projekcie, ale dowiaduje się i chętnie bierze udział. Czasami trzeba namawiać. Za każdym razem jest inaczej. Każdy mój następny projekt jest inny niż ten poprzedni. Staram się do każdego zaangażować trochę inne osoby, więc za każdym razem jest inaczej. Nigdy nie ma schematu. Zresztą w ogóle nie ma schematu. Ja byłem artystą, który nie uczestniczył w takich wykładach, jak na przykład wy uczestniczycie, tylko właśnie to, że ja siedziałem zamknięty w tym Krówku na tej wsi, to dzięki temu jakby udało mi się zaistnieć tak naprawdę. Przenosisz swoje prace z Krówka do muzeum, czy działa to też w drugą stronę? Czy któraś z prac wykonanych na wystawie w MSN-ie trafiła później do Krówka? Czy mógłbyś opisać, co według Ciebie dzieje się z tymi przedmiotami w drodze ze wsi do muzeum i odwrotnie? No i to jest ciekawe pytanie, bo tak, na przykład z 8 albo 9 nowych projektów, które robiłem na wystawę Strachy, jakieś 6 nigdy nie było na wsi. I część z nich trafiła na wieś, tak jak na przykład Piła, która przeszła taką drogę z podwórka kamieniarskiego do MSN-u, do Warszawy, a później z Warszawy z powrotem na wieś do Krówka i teraz jest jakby na stałe w Krówku, ale takie obiekty jak na przykład Krzyż nigdy nie trafił na wieś. Moim zdaniem, znaczy raz nie trafił dlatego, że uznałem, że chyba mieszkańcy Krówka nie są do końca na to gotowi, a dwa, to był dla mnie zbyt cenny obiekt, on jest dla mnie jak relikwia, żeby miał się stanąć w przestrzeni publicznej i być narażony na cokolwiek, więc nie. Czy Różańce też nigdy nie trafiły, czy film Walentynki Sioda-Popielcowa też tak naprawdę nigdy nie trafiły. Trafiły pośrednio, w tym sensie, że na przykład mieszkańcy Krówka śledzą medialnie, co się dzieje wokół wystawy, byli częściowo też na wystawie, czytają artykuły. To wyszło w tych badaniach, które prowadzili studenci Akademii Sztuk Pięknych i Etnologii i Antropologii Kulturowej, że się tym interesują i dowiadują o niektórych rzeczach z internetu. I nawet była taka zabawna sytuacja, kiedyś pojechałem właśnie z tymi studentami do takiej mojej ciotki, która mieszka na skraju wsi, nie ma internetu. I opowiada mi, że krzyczy, że przyszła sąsiadka i opowiadała, że co ten Daniel robi, on zjada konfesjonały. No i to próbowałem wytłumaczyć. A ona jakby mówiła mi to przekonana, że co ci ludzie, prawda, tutaj wymyślają. A okazało się to prawdą, rzeczywiście zjadł konfesjonał na wystawie. I czasami jakby tworzą się takie zabawne sytuacje, troszkę jak z komedii o wsi tam z lat 80. Z tą medialnością, tutaj jest pytanie, czy uważa Pan, że warto podejmować tematykę związaną z LGBTQIA+, czy jest to niekomfortowe w sytuacji, gdy coś tak osobistego jest równocześnie tematem niezwykle medialnym? Prawdę mówiąc, przyznaję, że mam trochę problem z tym, że to jest nośny temat. I prawdę mówiąc, próbuję teraz troszkę od tego tematu odejść, bo początkowo w ogóle się tym tematem nie zajmowałem, ale potem, kiedy zacząłem się nim zajmować, okazało się, że co bym nie zrobił, to wszyscy chcą o tym pisać, wszyscy chcą o tym mówić, że to jest takie bardzo nośne i teraz mnie to trochę męczy, w tym sensie, że problem dalej istnieje, ale nie chcę, żeby ktoś mi robił wystawę, dlatego że to jest projekt na temat LGBT, tylko dlatego, że to jest dobry projekt, obiektywnie, prawda? A nie dlatego, że dotyczy tematu, który stał się modny. Zresztą jak zacząłem pracę na ten temat, to wcale nie był taki modny temat, a też prawda jest taka, że nie ma zbyt wielu artystów, wbrew pozorom, którzy by zajmowali się LGBT,
Nawet widzę to wśród studentów, że można z nimi na ten temat rozmawiać, ale żeby znaleźli się tacy, którzy rzeczywiście by robili pracę na ten temat, to się zdarza rzadko, chociaż ostatnio coraz częściej, tak bym powiedział. Twoje prace dotykają ważnych i trudnych spraw, gdyby oderwać je od danego problemu, są same w sobie wizualnie bardzo piękne. Czy tworząc je, oddając sedno problemu, ta estetyka jest dla ciebie ważna? Obmyślasz ją, czy zwyczajnie tak wychodzi? Nie, to nie tak wychodzi, to jest bardzo ważne. Bardzo często robię prace, które są nietrwałe materialnie. Znaczy, jeśli pracuję w przestrzeni wiejskiej, dlatego że chodzi mi o to, żeby w ludziach zachowała się emocja po tej pracy. U mnie jest bardzo ważny ten ładunek emocjonalny. Zawsze chcę wywołać emocje w widzach. Natomiast jakby to się wzięło troszkę z tej moich doświadczeń wiejskich, że ludzie na wsi, ja dlatego mówię o tych eksperymentach, o tym laboratorium sztuki w kilometrach, że ja testowałem różne rzeczy na mieszkańcach i wiedziałem jakby, że jeżeli zrobię coś, co będzie im się podobać wizualnie, to jakby to jest bardziej zauważone i lepiej trafia. I potem w sumie już tak robiłem dalej, że zawsze dla mnie ten wygląd, forma wizualna była zawsze bardzo ważna. A, to jest też ciekawe pytanie. Chciałbym się zapytać o dwie rzeczy. Czy w jakikolwiek sposób odczuł Pan, że doktorat na Akademii pomógł, przeszkodził Panu w twórczości artystycznej? Chodzi mi raczej o zdanie osobiste, na przykład wpływ na tworzoną sztukę, niż organizacyjne funkcjonowanie w świecie sztuki. A drugie pytanie, czy twórczość Władysława Hasiora była jakimś punktem odniesienia dla pańskiej twórczości? Więc tak, pierwsze pytanie. Nie, mi doktorat nie przeszkodził. Wiem, że się mówi tak potocznie, że jak student kończy Akademię Sztuk Pięknych i idzie na doktorat, to znaczy, że trochę nie wie, co ze sobą zrobić, że to w sobie jest zły omen, że to nie tak, ale wcale tak nie jest. To znaczy mi nigdy to nie przeszkodziło, to mi tylko pomogło na przykład w pracy tej dydaktycznej. Natomiast nie wiem, czy mi przyniósł jakby jakieś takie, czy jakoś tak się szczególnie rozwijałem tak, przy doktoracie. No i też nie sądzę, żeby doktorat miał jakiś większy wpływ na moją sztukę generalnie, z wyjątkiem kontaktu z Zbyszkiem Sałajem z Akademii Sztuk Pięknych, właśnie w Krakowie, z Wydziału Malarstwa, który był świetnym pedagogiem i rzeczywiście tak, kontakt z nim jakoś tam na mnie wpłynął. Ale też wtedy ja bardzo mocno się inspirowałem działalnością grupy działania, czyli artystów lucińskich z Torunia. I kontakt z Wiesławem Smużnym, Witoldem Chmielewskim i śledzenie ich drogi twórczej od lat 70. był dla mnie też bardzo taki inspirujący. A drugie pytanie, czy twórczość Władysława Hasiora była jakimś punktem odniesienia dla pańskiej twórczości? No i to jest dobre pytanie, bo w ogóle ja w ogóle początkowo niewiele wiedziałem o Hasiorze, czyli takie podstawowe rzeczy. Potem usłyszałem, że ktoś widząc na przykład mój ogród zimowy zwraca uwagę, że to jest, jejku, że to jest takie hasiorowskie, że to trochę wygląda jak pomnik z Koszalina Hasiora albo na przykład scenografia Hasiora z filmu Wezwanie z 1971 roku. I celowo przez lata unikałem Hasiora, tak żeby go nie oglądać, nie czytać o nim, nie wiedzieć, żeby się nie inspirować. I tak się zdarzyło, że w tamtym roku Centrum Sztuki Orońsku zaproponowało mi dużą wystawę wspólną z Hasiorem. I pomyślałem, to jest chyba taki moment, w którym ja już mogę się przyjrzeć Hasiorowi, że chyba to jest fajny pomysł, żeby troszkę z tym zmierzyć i zrobić wspólną wystawę, która może mogłaby pomóc trochę mi, ale też pomóc trochę Hasiorowi, żeby trochę odczytać Hasiora w takim kontekście poprzez kontakt też z moimi obiektami współczesnym. I nie chcę tutaj zdradzać zbyt wiele o tej wystawie, ale pracuję nad tą wystawą z Centrum Sztuki Orońsko, z Julitą, z Muzeum Tatrzańskim,
Też pomaga tutaj Gorzowskie Centrum Sztuki. I jeżeli skończy się epidemia, to w czerwcu będzie duża wystawa Daniel Rykarski, Władysław Hasior w Wolońsku. No. Czy miałbyś jakieś rady na początku drogi twórczej? Żeby się nie oglądać za bardzo na innych, żeby bardzo ciężko pracować, żeby się nie dawać rozproszyć na coś innego, tylko być bardzo, bardzo skupionym na projekcie, zawsze realizować jakiś projekt i żeby właśnie za bardzo nie rozglądać się, nie szukać za bardzo kuratorów, instytucji i tak dalej, tylko skupić się na tym, na swoim projekcie. I oczywiście przychodzi później taki moment, że trzeba to komuś pokazać, ale żeby się właśnie nie skupiać na tym poszukiwaniu tego rynku zbytu i martwieniu się o tym, prawda, czy ja mogę zaistnieć, czy ja będę mieć tą widzialność, tylko żeby być skupionym, nie dawać się rozproszyć rzeczywistości, być skupionym na projekcie. Ja taki byłem, jak byłem studentem. Ja trochę, jak byłem studentem, olewałem zadania szkolne, troszkę nie chciałem słuchać profesorów, tylko miałem swoją taką bardzo osobną ścieżkę i byłem bardzo, bardzo tak, bardzo konsekwentny. Nie rozpraszały mnie imprezy, różne rzeczy, tylko byłem skupiony na swojej pracy. Bardzo. Dlaczego nazywasz siebie chrześcijaninem, a nie na przykład osobą wierzącą w empatię międzyludzką? Co myślisz o ofierze Jezusa w Biblii? No właśnie to jest dla mnie bardzo ważne, ja z tego nie rezygnuję, dlatego że śmierć Boga jest dla mnie pozostawieniem ludzi samym sobie, tak abyśmy dawali sobie radę bez Niego. Tak teologicznie to jest właśnie dla mnie bardzo ważne, że Chrystusa nie ma, że On jest dla nas nieosiągalny, że nie mamy Ojca i musimy sobie dać same sobie radę sami. Czy planujesz mieć kiedykolwiek swoją pracownię? Tak. Znaczy mam częściowo, ona jest trochę rozproszona, bo częściowo jest w Gorzewie, a w zasadzie teraz jest w Kurówku, na tym całym podwórku, które... I prawdę mówiąc, planuję budowę domu tam w Kurówku jeszcze w tym roku i z pracownią, ale zobaczymy, jak to się potoczy dalej, ale to też ma być takie miejsce, w którym będę miał rezydencję, znaczy będę chciał, żeby przyjeżdżali do mnie artyści i mieszkali tam ze mną albo sami. No. Czy polecisz pójście na doktora, co ci dodało, oprócz późniejszego propozycji pracy, czy nie lepiej iść własną ścieżką artystyczną zaraz po ciebie? No właśnie to jest bardzo różnie i to zależy, gdzie się na ten doktorat pójdzie, bo te doktoraty są czasem lepsze, czasem gorsze. Ogólnie raczej polecałbym doktorat, raczej bym polecał. Czy macewy będące rekwizytami filmowymi były obiektami zabytkowymi? Jeśli były rekwizytami, to z jakiego materiału zostały wykonane, czy był to kamień? Nie, to nie były zabytki, macewy były zrobione z betonu, z pianki i ze styropianu. I one się w ogóle już rozpadły, już ich nie ma. Czy miał pan kiedykolwiek kryzys twórczy? Nie, nie miałem, dlatego że ciężko pracuję i nie czekam na wenę z nieba. Tylko cały czas pracuję, cały czas coś czytam, bardzo dużo czytam, spotykam się z wieloma osobami, cały czas prowadzę konsultacje, ale też szukam w sobie projektu. Nie miałem nigdy kryzysu twórczego, jest raczej odwrotnie, mam coraz więcej pomysłów, robię coraz więcej, tak jak kiedyś robiłem na przykład jeden projekt rocznie i tak bardzo rzetelnie się do niego przygotowałem, to dalej rzetelnie się przygotowuję, ale robię już 4, 7, 8, 10 rocznie. Czy z sołtysem już nie udało się wrócić do dobrej relacji? No właśnie, niestety nie. I chyba to już jest niemożliwe. Czy mógłbym się zapytać, jaka była symbolika kropli wody drążących na tą kararyjską głowę? Pozytywna czy negatywna? Negatywna, bo tutaj chodzi o to, że my nie mamy już sił, żeby czekać. Nie jest tak, jak mówią niektórzy nawet chrześcijanie LGBT, no, że my poczekamy na zmianę, może za 10 lat, może za 50 lat coś się zmieni, prawda, może za 100, a może nigdy. Ja właśnie mówię w tej pracy, że my nie mamy już siły czekać.
i że musi, ta zmiana musi przyjść tu i teraz i my musimy działać aktywnie na rzecz tej zmiany, a może pewne rzeczy odpuścić, dlatego też rozstałem się z Kościołem katolickim, nie? Że ja po prostu nie jestem w stanie czekać, że może coś się zmieni na lepsze, więc negatywnie. Co sądzisz o malarstwie? Czy uważasz, że można się jeszcze wypowiedzieć jedynie w tradycyjnych mediach? Czy to już nie przystaje do naszego świata? Jacy są twoi ulubieni artyści? Nie, znaczy oczywiście, że czasami widzę malarstwo, które jakoś mi porusza albo inspiruje, ale prawdę mówiąc coraz rzadziej widzę takie malarstwo i jakoś nie przywiązuję do malarstwa jakiejś szczególnej uwagi. No, z takich artystów, na przykład polskich, młodych malarzy, podoba mi się to, co robi na przykład Monika Misztar. Jak ci się współpracuje z podwykanowcami? Witraż, rzeźba i podobne. Jak reagują na to, że nadal autorem pracy jesteś ty, a nie oni? To są bardzo proste rzeczy. Podpisuje się umowy. I taka osoba jest tylko osobą techniczną. Jak rozwiązujesz kwestię przechowywania swoich prac? Niektóre zajmują sporo miejsca. To jest duży problem i pomaga mi na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które w tej chwili więcej jak połowę moich prac ma w magazynach swoich. Część prac jest w kolekcjach, część prac jest sprzedana, a część prac jest w kurówku. I są już niektóre rzeczy, które się nie mieszczą na podwórku na przykład. I to jest problem, to jest duży problem. No. W środowisku artystycznym często spotykam się z dużą niechęcią w stosunku do chrześcijaństwa, a filozofia chrześcijańska jest obecna w moich pracach i jest dla mnie ważna. Jak pan radzi mówić o tym, czy nie mówić? Zdecydowanie w ogóle ja zachęcam bardzo mocno, bo w polskiej sztuce bardzo brakuje dobrej sztuki chrześcijańskiej. Brakuje właśnie takiego, a szczególnie takiego właśnie awangardowego konserwatyzmu, jak pisze Paweł Rojek. Jest dużo sztuki chrześcijańskiej, która jest zła, która jest fatalna, która jest bardzo dosłowna, która skupia się tylko na formie, a brakuje fajnej, dobrej sztuki chrześcijańskiej w Polsce. Jest miejsce, znaczy moim zdaniem, jak obserwuję sztukę, to jest miejsce dla nowych artystów, którzy robiliby dobrą sztukę chrześcijańską w Polsce. Jest miejsce dla takich osób. Moim zdaniem Hasiarowi nie ma co pomagać, ale z pewnością wystawa zapowiada się bardzo ciekawa. No to może użyłem niefortunnie słowa pomagać, bardziej chodzi o to, żeby go odczytać na nowo. I też nie jest tak, że młodzi ludzie, którzy na przykład przychodzą nawet na uczelnie artystyczne, wiedzą, kto to jest Hasior. To już nie jest takie oczywiste wcale. Wiem, bo siedzę czy w komisjach egzaminacyjnych, czy rozmawiam ze studentami na ten temat. Jaki jest twój ulubiony film? Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Co pan czyta? Czyta socjologia, sztuka, literatura piękna, filozofia, czego najwięcej? Najwięcej, no muszę się przyznać, czytam antropologii. Staram być na bieżąco w książkach antropologicznych polskich. To, co na przykład wydaje Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Staram być na bieżąco z różnymi koncepcjami antropologicznymi. Teraz czytam, już pokazuję. Czy mówię, na przykład David Graeber, taki antropolog amerykański, książka Praca bez sensu, albo na przykład książka Andrzeja Perzanowskiego, może jak ona się nazywa, nie pamiętam. W każdym razie książka jest o szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy i opiece rodzinnej wsiach pod Choroszczą. Nie pamiętam teraz tytułu, nie mogę sobie przypomnieć, ale i na przykład to czytam teraz książek antropologicznych. Skąd czerpiesz siłę do tak wytężonej pracy? Jaka jest twoja inspiracja? Pytam w szerokim znaczeniu. Siłownia. Chodzę na siłownię, ćwiczę i mam dietę. Dużo białka, węglowodanów.
czy inspirowałeś się polską malowaną wsią, bo o Polsce chodzi mi o Zalipie. Nie, w ogóle, bo to jest jakby taki, to jest taka sztuka ludowa, która jest sztucznie podtrzymywana, która nie ma nic wspólnego ze współczesnością wsi. To mnie w ogóle nie interesuje. Nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć. W jaki sposób transportujesz, niektóre są bardzo skomplikowane, tak jak tutaj z tym Duchem Świętym na przykład. W jaki sposób transportujesz duże prace, instalacje między miastami, a między krajami, czy to drogie, jak to wygląda? To jest tak, to jest droga, to jest bardzo drogie. Jak ja mam duże prace i na przykład ich transport do Francji jest koszmarnie drogi, ale też transport moich prac między miastami w Polsce jest bardzo drogi i jak pracuję z instytucją, no to płacą za tą instytucję, ale na przykład przewiezienie pomnika chłopa z Kurówka do Krakowa kosztuje 4000 zł na przykład w jedną stronę. Rozstałeś się z Kościołem katolickim, ale podpisujesz się pod cytatem z KKK, tym cytatem o traktowaniu osób LGBT z szacunkiem. No nie do końca właśnie, dlatego że ta praca jest przewrotna, bo tu chodzi właśnie o to, że ja dlatego stanąłem z tą pracą, z tym cytatem pod Kościołem, żeby pokazać, że jest wielu katolików, którzy raz, że w ogóle nie wiedzą, co mówi Kościół katolicki na temat osób LGBT, a dwa, że nawet jak wiedzą, to prześladują osoby LGBT albo je wykluczają. Czy w polskiej przestrzeni artystycznej jest miejsce na postantropocentryzm? Nie mam pojęcia. Czy wykładowca może, co wykładowca może przekazać studentowi, na co pan stawia, jaki jest dobry wykładowca, a jaki student, czy bez studiów i tak zostałbyś artystą? Nie wiem, tam gdzie uczę na Akademii Sztuki w Szczecinie, na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów, jest to świetna szkoła, którą prawdę mówiąc, jeżeli bym w tym momencie miał wybierać, byłbym studentem jakąś akademię, to bez zastanowienia wybrałbym tę szkołę, dlatego że to jest, kadra jest niesamowita i każdy z wykładowców, czy każda pracownia jest bardzo inna i jest bardzo różne to podejście do studentów, ale mam wrażenie, że przychodzą do nas bardzo ciekawe osoby, studenci, a potem jako artyści wychodzą bardzo ciekawi i też bardzo różni. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej można być artystą, nie kończąc żadnej szkoły artystycznej. Myślę, że jasne, oczywiście. Jak radziłeś i obecnie radzisz sobie z sukcesem? Nie wiem, czy to jest taki sukces, żeby zastanawiać się, jak sobie radzisz, z nim, czy sobie nie radzisz. Żyję normalnie. Jakich współczesnych artystów uważa pan za najbardziej interesujących teraz? No to zastanowię się i spróbuję odpowiedzieć dalej, bo muszę to po prostu z tyłu głowy sobie odkopać tych artystów, ale na pewno jest kilku takich artystów. Czy projektując instalację myślisz o jej mobilności? Aha, no to znowu to było pytanie o transporcie. Jeszcze zobaczę, czy mogę wrócić jeszcze do jakiegoś pytania. Aha, jak wygląda u Ciebie research oraz praca nad koncepcją? Mówiłeś o korzystaniu z pomocy specjalistów. Tak, dlatego że moje projekty, moja praktyka artystyczna opiera się na współpracy. Ja nie lubię pracować sam. Nawet jak pracuję nad koncepcją, to wymyślam coś, dzwonię na przykład do Szymona Maliborskiego i mówię, słuchaj, mam pomysł taki i taki. On to jakby filtruje, odpowiada mi. Ja później dzwonię do Tomka Rakowskiego i mówię, a mam taki pomysł, taki i taki. Potem piszę do pastora i czy do księdza i mówię, że tak to widzę i w ten sposób jakby odbijam piłeczkę cały czas. Pracuję nad czymś sam i spędzam dużo czasu nad koncepcją, ale potem konfrontuję tą koncepcję z bardzo różnymi osobami.
Jesteś zainteresowany współpracą z młodymi artystami, którzy też zajmują się tematyką wiejską? No tak, 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 tak. Jestem, jeżeli... Znaczy nie jestem zainteresowany jakąś współpracą na siłę, to nawet, nawet tak jak było z Hasiorem, ja musiałem znaleźć powód, żeby z tym Hasiorem zrobić wystawę i ta wystawa, jeśli się uda, to będzie wystawą taką bardzo konceptualną, a z młodym artystą to też musiało być to samo, musiał być jakiś powód, jakiś fajny koncept, dlaczego robimy coś wspólnie. Czy prace te są rozważane przez Pana jako możliwe na sprzedaż jako dzieła sztuki? Czy decyzja zależałaby od tego, kto, jaka instytucja chciałaby je kupić? Tak, tak. Był taki czas, kiedy zaczynałem, to wtedy nie było mowy o sprzedawaniu. Ja pamiętam, że już moi koledzy gdzieś tam, malarze głównie, coś tam sprzedawali, a niektórzy to już nawet dobrze z tego żyli. A ja w ogóle nawet mi to przez myśl nie przeszło, żeby w ogóle coś sprzedać, ale potem zaczęli się pojawiać kolekcjonerzy, potem zaczęły kupować instytucje i teraz są prace, które nie chcę sprzedać, albo są prace, które są za duże. Też chodzi o to, że ja nie mam gdzie tych prac trzymać i czasami lepiej jest, jeżeli ktoś się tymi pracami zaopiekuje, niż jeżeli one zmarnieją u mnie w garażu, na przykład w Kurówku czy w Gorzewie. A czasami nie chcę się rozstać z pracą. Nie mogłem się tak rozstać ostatnio z pracą na przykład Ku Klux Klana, ale w końcu ją sprzedałem. Czy za swoją twórczość był pan krytykowany kiedykolwiek ze strony lewicowej? Tak, szczególnie w tym okresie, kiedy pracowałem z Wiarą i Tęczą i byłem katolikiem, to zdarzała się taka krytyka, ale potem już po tej rewolucji bezreligijnej, że tak powiem, która się wydarzyła we mnie, to nie, wręcz przeciwnie. Ale no, na przykład do mnie podchodziła Kontakt, czyli magazyn lewicy katolickiej. Nawet Tygodnik Powszechny, Znak, nawet Fronda Lux podchodziła do mnie przychylnie, chociaż ostatnio przeczytałem taką wypowiedź jednego z redaktorów Frondy Lux, czyli takiej gazety no jednak prawicowej, takiej konserwatywnej, że ja byłem ciekawy tylko do momentu, w którym współpracowałem i podchodziłem tak bardzo dialogicznie do kościoła, natomiast potem zaszła we mnie zmiana i ten odwrót polityczny, jak na przykład właśnie Ku Klux Klan, czy Różaniec Krwi, kiedy mówię już o przemocy religii na osobach LGBT, no ale no tak, to... może wydarzyły się jakieś rzeczy w moim życiu osobistym i obserwowałem to, co się dzieje w Polsce i na świecie i tak, i to się zmieniło. Czy chodzisz na wernisaże, uczestniczysz w życiu artystycznym, co sądzisz na ten temat? Nie za bardzo. Nie. Nie mam jakoś zbyt wielu kolegów, koleżanek, artystów. Oczywiście mam, znam parę osób, ale przez to, że nie mieszkam w dużym mieście, to nie chodzę na wernisaże. Może też w ten sposób coś tracę, bo widzę trochę poznajomych, że jak galerie, z którymi współpracują, fundacje, które ich kupują czy promują, troszkę kierują się takimi względami osobisto-koleżeńskimi. Tak jest. Jak byś odniósł się do nadchodzących katastrof klimatycznych, czy interpretujesz je poniekąd przez pryzmat swojej wiary? No, uważam, że Ziemia jest naszą matką, a Chrystus jest naszym ojcem. Tak uważam. Ale nie mam żadnych wizji katastroficznych, apokaliptycznych. Prawdę mówiąc, nie traktuję poważnie sztuki współczesnej, która inspiruje się na przykład apokalipsą. Prawdę mówiąc, jest to dla mnie wręcz śmieszne. A w ogóle nie lubię też sztuki, która traktuje religię, wiarę bardzo powierzchownie, czyli używa po prostu na przykład wizualności czy symbolów religijnych. Bardzo powierzchownie, bardzo nie lubię takich rzeczy.
Dobra, jeszcze zobaczmy. Jakie masz doświadczenia z kolekcjonerami? Czy twoje prace są w kolekcjach? Są w kolekcjach prywatnych i państwowych i zagranicznych. I to jest różnie. Przez to, że nie mam galerii, to muszę sam, jeśli to są polscy kolekcjonerzy, jakby prowadzić rozmowy i to jest trudne. I tego niestety, tego mnie nikt nie nauczył i tego nie umiem. I to jest problem. Natomiast z zagranicznymi, no we Francji mam agentkę, która się tym zajmuje, więc ja się tym nie zajmuję, ja tylko robię pracę. Jak widzisz własną twórczość i przyszłe twoje realizacje w Polsce w dzisiejszych czasach, kiedy rządzi opcja prawicowa? No to jest dobre pytanie, znaczy nie wiem, no... Czasami jest tak, że proponuję coś instytucji i jest ciężko, ale są też instytucje, które mnie zapraszają i nie ma problemu. Wszystko zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja w Polsce, no, ale nie widzę tego jakoś bardzo optymistycznie, dlatego ostatnio pracuję trochę więcej, znaczy nie więcej, ale zacząłem sobie sam finansować niektóre rzeczy. Dlaczego odnosisz się w sztuce głównie do chrześcijaństwa, czy interesują się również inne religie? Tak, myślę, że praca strachy, czyli ta na przykład instalacja krzyży na polu, tam są różne krzyże chrześcijańskie, tam nie chodzi o to, żeby tylko stygmatyzować katolicyzm, nie? Tylko generalnie religię. Aha, czy było pytanie o koszty transportu, jednak spytałem Pana o to, czy podczas opracowania koncepcji pracy myśli Pan o jej mobilności, żeby na przykład ją złożyć albo przechowywać gdzieś łatwiej? Gratulacje. Nie, no właśnie może powinienem, ale nie. Dlatego później to różnie bywa z przewożeniem, transportem i trzymaniem tych prac. Czy pracujesz teraz nad czymś zupełnie nowym? Czy możesz coś o tym powiedzieć? Co mogę powiedzieć o tym? Mogę powiedzieć, że tak, że tak, że pracuję nad dwiema wystawami. Jedna jest indywidualna we Wiedniu, a druga właśnie to, co powiedziałem, z Hasiorem, ale pracuję też jeszcze nad innym bardzo, bardzo dużym projektem, nad którym pracuję od 3 lat. Ale nie wiadomo, czy on się jakby zostanie skończony ostatecznie i co się z tym stanie, ale niedługo może będę mógł o tym powiedzieć więcej. I to się łączy z pytaniem, czy podobają Ci się Panu prace Doroty Nieznalskiej, te komentujące kości. Zabawne, że ktoś o to pyta, bo prawdę mówiąc, jakieś 3 tygodnie temu miała się odbyć moja wspólna wystawa z Dorotą Nieznalską w Poznaniu na Akademii Sztuk Pięknych, ale z kilku powodów to wydarzenie zostało odwołane. A czy mi się podobają jej podejście? Ona ma zupełnie inne podejście do sztuki, do kościoła. Czy myślałeś kiedykolwiek o emigracji? Czy jest też tu coś, co daje Ci siłę i napęd, co stawia opór, czego nie ma w innych krajach? Ja myślę, że ja jestem typowo polskim artystą i wolałbym pozostać w Polsce i nawet wolałbym pozostać na wsi, ale rzeczywiście była taka przez chwilę możliwość, żeby został na takim programie we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie mógłbym pracować na Akademii Sztuk Pięknych tam i żyć i mieszkać, ale nie zdecydowałem się na ten program. A co sądzisz o sztuce Ady Kaczmarczyk? Śledzę to, co robi. Interesuje mnie to, co robi. LGBT to niewątpliwie grupa stygmatyzowana w Polsce. Czy interesują Cię również inne grupy nieakceptowane w Polsce, osoby chore psychicznie? To
bo ja nie opowiadałem tutaj o swoich projektach, tak naprawdę tylko opowiadałem o kulisach tych projektów bardziej, więc to jakby nie wybrzmiało tak, ale interesują mnie wykluczeni. I już odpowiem na ostatnie pytanie, jeśli można. Aha, ile miałeś lat, kiedy rozpocząłeś pierwsze poważne według ciebie projekty? To jest dobre pytanie, bo mogę tu powiedzieć o tym, że ja miałem dużo szczęścia, bo jak poszedłem na studia do Krakowa, a wtedy jeszcze byłem na Wydziale Sztuki, poznałem pisarza Sławomira Schuty, z którym prowadziliśmy grupę artystyczną przez pierwsze 4 lata, jak byłem na studiach. I ja miałem dzięki niemu kontakt z Piotrem Mareckim, środowiskiem korporacji H-Art, miałem dostęp do artystów jak Marcin Maciejowski i tak dalej, poznawałem tych wszystkich ludzi będąc na początku studiów i to wszystko miało na mnie bardzo duży wpływ, a szczególnie to, że Sławomir Schuty, czyli pisarz Schuty, on mi ciągle powtarzał właśnie, że pamiętaj skąd jesteś i trochę jakby obserwowałem go i ten mój powrót do Kurówka to wynika też z tego, że go obserwowałem, że właśnie jemu udało się jako pisarzowi dzięki temu, że wrócił do tej Huty. Nie robił projektów w Krakowie, tylko o Hucie, pisał o Hucie, Nowej Hucie pod Krakowem. I myśmy zrobili dużą wystawę, kiedy byłem na drugim roku studiów w Łodzi. To się nazywało Dożynki 3, Demoniczna Lewatywa. I od tego projektu do teraz miałem zawsze jakiś duży projekt, czy jakiś projekt, na którym pracowałem. Potem robiliśmy jeden film, później robiliśmy drugi film, później znowu na czymś pracowaliśmy, później pracowałem sam i zawsze był ten projekt, na którym pracowałem. Czyli tak od drugiego roku studiów. Dobrze, to ja już dziękuję za pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałem jakoś. I dziękuję bardzo Fundacji ING za to spotkanie. Byłoby mi bardzo miło za taką możliwość i przekazuję głos, czy jakby kończę już. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Daniel, za super wykład. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. Znowu jesteś bliski pobicia rekordu. Padła odpowiedź na grubo ponad 60, prawie 70 pytań. Fajnie, że udało się na aż tak wiele odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie jutro na kolejne zajęcia. Wiera, co jutro mamy? Jutro mamy o 12:00 spotkanie z Romualdem Dymidenko, który opowie Wam o rezydencjach, konkursach i platformach rozwoju poza Polską. To jest, myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe. A po południu spotkamy się z Natalią Załuską, artystką. To dziękujemy Wam wszystkim jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękujemy.